Dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na czwartym posiedzeniu Rady Dzielnicy 10. Otwieram posiedzenie. Bardzo serdecznie witam wszystkich radnych i mieszkańców Dzielnicy 10. Jestem przewodniczącą rady, nazywam się Urszula Ziemkiewicz od Pusna. Po mojej prawej stronie siedzi Marcin Krupiński, przewodniczący zarządu, i mój zastępca pan Wojciech Kret. Przejdziemy do... Na podstawie listy obecności radnych dzielnicy 10 stwierdzam wymagane kworum dla prowadzenia obrad w dniu dzisiejszym. Drugim punktem porządku obrad jest przyjęcie porządku posiedzenia. Czy ktoś z Państwa proponuje zmiany, ma jakieś uwagi? Panie Andrzeju? Ja mam zmianę, ponieważ brak jest punkt trzeci, wyraźnie mówi, że ma być przyjęta uchwała, która dopiero będzie dyskutowana. To znaczy jaka uchwała? Na przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosków Rady Dzielnicy do projektu miejscowego planu zagospodarowania. Ale to po prostu jest nazwa punktu. Wiadomo, że przyjęcie uchwały towarzyszy dyskusja. To trzeba zmienić. Nie. Co to zmienić? Ma być to będzie dyskusja, proszę Państwa. Normalnie to jest zwykłe nazewnictwo. A jak Pan proponuje zmianę? Dlaczego jak ja zawsze proponuję wniosek, to mój wniosek jest z urzędu odrzucany? Nie, no. A jak Pan proponuje zmianę? To jak proponuję, to wprowadzenie dyskusji. Czyli co, wprowadzenie... Ale jeżeli Pan sobie życzy, przygłosujemy. Ale to ma znaczenie zasadnicze. Proszę Pana, dlatego, że jest to sprawa ważna dla tysięcy mieszkańców tej dzielnicy, a szczególnie tego obszaru, który mam dzisiaj obawiany. Nie wiem, czy Państwo wiecie, bo pewnie nie wszyscy wiecie, że tutaj na czacie jeszcze dyskusji nad studium, tego, że ponad 1000 mieszkańców się wypowiedziało wyraźnie na piśmie w dokumentach złożonych do Urzędu Miasta przeciwko budowie tej drogi. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi. Czy ci mieszkańcy mają przepraszam, ale w tej chwili, punkt drugi. Przepraszam pana najmocniej. W tej chwili dyskutujemy na temat porządku zebrania. O, chodzi, że to są ważne rzeczy. Proszę Państwa, proponuję wprowadzenie nazwy zmiany punktu trzeciego na dyskusja nad przyjęciem uchwały. Przyjęciem bądź odrzuceniem. Przyjęciem bądź odrzuceniem. Dlaczego akurat przyjęcie ma być? Uchwała może być odrzucająca. Proszę Państwa, jeżeli... Uchwała przyjmująca, bo uchwała odrzucająca. Więc ogólnie jest to uchwała. To przyjęcie uchwały, a nie przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia. No dobrze, to napiszmy dyskusja nad przyjęciem bądź odrzuceniem uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku. Bardzo dobrze, to nie zmiana. Proszę, bądź wprowadzeniem do niej zmian. Bądź wprowadzeniem do niej zmian. No to musimy to przegłosować. Poddaję. Ja chciałbym proszę. Proszę panie Marcinie. Uchwały w sprawie. Bądź odrzucenie. Uchwały w sprawie. Wniosków dla dzielnicy. Przebieg jest dalej. Ja chciałem drugi złożył wniosek dotyczący zmian porządku obrad, ponieważ jest wśród nas po raz pierwszy w tej kadencji nowo wybrana radna Rady Dzielnicy 10 Marta Cisło, która do tej pory nie uczestniczyła w pracach Rady
przede wszystkim nie złożyła jeszcze ślubowania. W związku z tym jako trzeci punkt, o tym samym pozostałe zostało przesunięte na 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Jako trzeci punkt proponuję włączenie do porządku obrad punktu, który będzie brzmiał przyjęcie ślubowania od członka Rady Dzielnicy 10. Czy ktoś z Państwa. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś wnioski odnośnie zmiany porządku? Punkt 5. Przyjęcie protokołu z poprzednim do posiedzenia Rady przeniesienie na następną Radę ze względu na to, że nie było możliwości się z tym zapoznać, więc było to wysłane z tych. Przepraszam bardzo, to moje słowa. Ja myślę, że w dyskusji, w tym punkcie dyskusji. Oczywiście. Tak, to już. Myślę, że to spokojnie można. Proszę pana, to co pan myśli? To wzajemnie znaczy, że potem coś myśli. Proszę pana, skoro poświęcam swój czas i skoro jestem mieszkańcem tej dzielnicy i skoro tu przychodzę, to zdaje się, że mam prawo powiedzieć to, co myślę. Jeszcze jakiś raz tutaj żadnych nie odebrał. To w takim razie, proszę pana, to co ten pan myśli, to może być jedno, a to co myślą pozostali, którzy tu przyszli w swoich sprawach rozmawiać, to jest co innego. I jeżeli ktoś uważa, że chce, żeby to było zapisane, to nie po to, żeby to było zapisane aż o tak sobie, tylko po to, żeby potem ktoś nie powiedział, że to nie jest temat do rozmowy. Więc jeżeli pani wystąpiła z wnioskiem, ja proponuję, ja chcę, żeby ten wniosek był zapisany, dlatego że chciałam Państwo nie zostali tu wybrani po to, żeby załatwić swoje sprawy. Zacznijmy od początku. Zacznijmy od początku. Wnioski do... Proszę bardzo, proszę Państwa, ja mam taką wielką prośbę do Państwa. Myśmy się tu zebrali nie po to, żebyśmy się wzajemnie zjedli za chwilę, tylko po to, żebyśmy merytorycznie dyskutowali. My Państwa głosy bardzo, bardzo uważnie wysłuchamy. Tylko proszę, bez takich awantur. My chcemy przyjąć tylko porządek obrad. Ale to proszę Pani. Porządek obrad. I jak przyjmiemy porządek obrad, na spokojnie będziemy Państwa słuchać. Prosimy o nie robienie... No to przecież prosi o zmianę porządku obrad. Proszę, ale Pan się chce najgłośniej. No może by głos wyjął. Ale ciągle się Pan chce. Pani się przyciągnie. Proszę Państwa, w takiej sytuacji daje przyjemność. Jak się czy? Jak to wie, będzie się na to nie ma mikrofonu. Przepraszam! Proszę Państwa, ja nie ma. Nie, nie będę się przesiadł, bo Pan tak powiedział. Wnioski do porządku obrad mogą składać członkowie rady. Pani nie jest członkiem rady, jest mieszkańcem dzielnicy, ale ja wiem, bo spotkaliśmy się chwilę wcześniej, wiem, w jakiej sprawie pani przychodzi. Ona jest ewidentnie, ta sprawa jest związana... Jeszcze inną. Tak. Ale z planowaniem. Myślę, że spokojnie wypowie się pani w ramach tego punktu, tak? Spokojnie. Sprawa się rozwiązała. Dobrze. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś wnioski do... Nie. Poddajemy pod głosowanie o czy wprowadzenie do porządku obrad jako punktu trzeciego. Przyjęcie ślubowania od pani Marty Cisło. Kto z członków rady jest za? Rady jest za. Proszę wysoko ręce, bo jest tłum. Ale z rady proszę. Rada. Nie. Rada. 16, 17, 18, 19, 15. Tak. Czyli widzę, że nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Jako punkt czwarty dyskusja. Korekta punktu trzeciego. Przepraszam Szymon, czy możesz przeczytać dokładnie tak, jak to będzie brzmiało? Proponowana zmiana punktu miałaby mieć na brzmienie dyskusja nad przyjęciem bądź odrzuceniem uchwały w sprawie wniosków mieszkańców Rady Dzielnicy do projektów miejscowych planów zagospodarowania dla obszarów położonych na terenie dzielnicy 10 w związku z przystąpieniem do opracowania
opracowywania planów dla rejonu ulic Smolnokowskiego i Zębożyckiej, a także obszarów pomiędzy ulicą Zębożycką a ulicą Abramowicką. To będzie czwarty. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego punktu do porządku? Widzę już optymizm, że jednogłośnie wszyscy podnieśli, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. A kto jest autorem tego projektu, tak nawiasem mówiąc? Zarząd Dzielnicy 10 przygotował projekt. I wykreślenie z porządku obrad punktu 5, przyjęcie protokołu z 3 posiedzenia Rady Dzielnicy 10. Kto z Państwa jest za? Czyli przeciw? Przeciw. Wstrzymujących się nie widzę. Przyjęciem zatwierdzonych punktów, zmiany punktów do porządku obrad dzisiejszego posiedzenia. Przyjęcie porządku wraz ze zmianami. Wraz ze zmianami. Tylko Państwo radni. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19. Przeciw, wstrzymujący się nie widzę. Czyli punkt trzeci, przyjęcie ślubowania. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno członkowie rady powstają i wypowiadają słowo ślubuję. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania tak mi dopomóż Bóg. Proszę Panią Martę o przedstawienie. Generalnie wszyscy. Nie będę z Panią. Ślubuję uroczyście jako członek Rady Dzielnicy 10 pracować dla dobra i pomyślności miasta Lublin i Dzielnicy 10, działać zawsze zgodnie z prawem i interesem miasta Lublin i dzielnicy, postępować godnie i rzetelnie, troszczyć się o sprawy mieszkańców dzielnicy oraz nie szczędzić sił dla wykonywania zadań dzielnicy. Ślubuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do czwartego punktu porządku obrad. Dyskusja nad przyjęciem bądź odrzuceniem uchwały w sprawie wniosku Rady Dzielnicy 10 do projektu miejscowych planów zagospodarowania dla obszarów położonych na terenie dzielnicy 10. Głos oddaję panu Marcinowi, który wstępnie przekazał Państwu informację. Dobrze. Proszę Państwa, pozwolę sobie zreferować projekt wniosków Rady Dzielnicy 10 w Lublinie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w związku z przystąpieniem do opracowywania planów dla rejonu ulic Smolnokowskiego i Zębożyckiej, a także obszaru miasta Zębożycka o ulicę Abramowicką. Proszę Państwa, Zarząd Dzielnicy 10 przygotował propozycję do zatwierdzenia, oczywiście ewentualnego, nie przesądzamy, jaki będzie do opracowania dla tych dwóch obszarów i pozwolę sobie zreferować, jakie to są propozycje. Po pierwsze, przedłużenie ulicy Diamentowej do ulicy Abramowickiej z uwzględnieniem drogi dla rowerów z przeniesieniem na powstałe połączenie, to znaczy Diamentowa, Trasa Zielona do tak zwanego skrzyżowania Klina,
drogi wojewódzkiej nr 835. Wybudowanie tego połączenia pozwoliłoby na przeniesienie ruchu tranzytowego, w tym ciężarowego, poza teren zwartej zabudowy mieszkalnej występującej wzdłuż ulic Królewskiego Zębożyckiej, a także Abramowickiej, oraz wprowadzenie go bezpośrednio do budowy przemysłowo zlokalizowaną wzdłuż ulic Diamentowa, Grodkowska, Krochmal. Kolejny punkt. Przedłużenie ulicy Smolukowskiego w kierunku Abramowickiej z zastrzeżeniem, iż powinna być to droga lokalna dla obsługi ruchu osiedlowego, wyprowadzająca ruch z obszaru zawartego między ulicami Zębożycka, Kunickiego, Makowa, Świętokowskiego w kierunku Abramowickiej oraz w szczególności w kierunku ulicy Zębożyckiej. Droga ta, to już po prostu jest takie rozwinięcie czy uzasadnienie tego naszego punktu, że droga ta powinna pełnić funkcję w sposób zbliżony czy analogiczny, tak jak pełni ulica Sierpińskiego, ale też Reja, Stawa, czyli wyprowadzenie ruchu z tego rejonu zawartego umownie, nazywając między ulicą Zębożycką, Kunickiego, Abramowicką, Makową, Południową, w szczególności do ulicy Zębożyckiej, bo ile nie mamy problemu, żeby wyprowadzić ruch z tego rejonu dzielnicy w kierunku Kunickiego, Abramowicka, bo tam mamy 7 ulic prostopadłych, którymi można spokojnie, bez żadnych problemów, wyjechać do Kunickiego, Abramowickiego. O tyle do ulicy Zębożyckiej są jedynie 2 połączenia z Piąskiego, Śniadeckiego, i to zlokalizowane, powiedzmy, w pobliżu ulicy Kunickiego. Na pozostałym odcinku aż do ulicy Przedłużenia Diamentowej, do Orlenu, nie ma żadnych wyjazdów, a dzielnica ta cały czas rozwija się, powstają nowe zabudowania, są zagospodarowane nowe działki, przybywa mieszkańców, przybywa samochodów i zasadne jest uzyskanie czy doprowadzenie do powstania dodatkowego połączenia, które pozwoli włączyć się do ruchu w ulicę Zębożycką. Z uwagi na to, że połączenie takie w istotny sposób usprawni komunikację na omawianym obszarze. Oczywiście wnioskujemy, żeby to omawiane połączenie było drogą jednojezdniową po jednym pasie ruchu w każdą stronę, oczywiście z uwzględnieniem drogi dla rowerów, a także z ograniczeniem co do tonażu i ruchu tranzytowego. No to można spokojnie te dwa parametry, powiem, ograniczyć za pomocą odpowiedniej organizacji ruchu. I parametry techniczne omawianej ulicy powinny przewidywać wprowadzenie komunikacji miejskiej dla objęcia omawianego obszaru komunikacją publiczną. Wystarczy na geoportalu policzyć sobie przy użyciu prostego narzędzia odległości do przystanków od ronda istniejącego na skrzyżowaniu Sierpińskiego, Świętokowskiego, zarówno do przystanków Abramowicka, ulica Kunickiego przy kościele, wiemy, o których przystankach mówimy, to jest około kilometra odległości i analogicznie w kierunku przystanków Zębożycka, to jest ten zespół przystanków Świętokowskiego przy osiedlu Pruszkowskiego, też jest około kilometra. W naszej ocenie jest to zdecydowanie za dużo przy tak intensywnie zabudowanej dzielnicy i przy tylu mieszkańcach. Zasadne jest, aby na istniejące połączenie wprowadzić komunikację miejską, która usprawni, przede wszystkim zachęci mieszkańców do pozostawienia samochodu, a korzystania z komunikacji publicznej, żeby dostać się do miasta, do centrum dzielnicy, czy chociażby do szkoły podstawowej nr 40, czy na osiedle, bo zauważmy, że obwód szkolny szkoły podstawowej nr 40 to jest właśnie ten omawiany obszar. Wszystkie te uliczki w omawianym obszarze znajdują się w obwodzie szkolnym szkoły podstawowej nr 40 i tutaj na pewno połączenie to w sposób zdecydowany poprawiłoby dostępność uczniów do szkoły, przejazd do szkoły i z powrotem, także z użyciem środków komunikacji publicznej. Następnie, cały czas mówimy o tym obszarze między Zębożycką a Abramowickiego. Zaprojektowanie nowego układu drogowego ulic osiedlowych oraz zabezpieczenie rezerwy gruntów pod budowę ulicy występujących w planach miasta, czyli te, co kiedyś były wytyczone i one w części istnieją, a w części, powiedzmy, są jedynie na planach, czyli Łogodowskiego, Stachury, Gniaźnina, Czartoryskiej, Grodowskiego,
czy przedłużenie ulicy Świętokrzyskiego w kierunku Lema, ale także zapewnienie innych nieplanowanych w przeszłości, ale obecnie już pewnie koniecznych lokalnych połączeń drogowych, które by zbierały ruch lokalny, wprowadzały czy to w ulicę Sierpińskiego, czy w tą planowaną ulicę Smoruchowskiego, wyprowadzały zarówno ruch w kierunku ulicy Kunickiego, jak też ulicy Zemburzyckiej. Następnie zaprojektowanie terenów pod funkcję o charakterze handlowo-usługowym w rejonie skrzyżowania ulicy Zemburzyckiej. To już się w pewnym sensie ten rejon usług się ukształtował, bo tam mamy, widzimy i zakłady usługowe, i naprawy samochodów, i myjnie, i komis. Tam już w pewnym stopniu ten teren się ukształtował, ale jeszcze nie całkowicie. Następnie w rejonie skrzyżowania Abramowickiej i tego przedłużenia ulicy Diamentowej do Abramowickiej oraz w centralnym rejonie omawianego obszaru, w rejonie Makowej Świętokrzyskiego. Nie przesądzamy gdzie, ale widzimy taką potrzebę, że jeżeli tam w przyszłości powstanie zwarta zabudowa mieszkalna, to oczywistą rzeczą jest, że temu muszą towarzyszyć usług, jakieś obszary o charakterze usługowym, gdzie powstanie, nie wiem, sklep, czy inne punkty usługowe. Zaprojektowanie terenu zieleni urządzonej, izolującej zabudowę mieszkalną od jezdni, w szczególności w przypadku przedłużenia ulicy Diamentowej i przedłużenia ulicy Smoruchowskiego. Czyli takie zaprojektowanie tych ulic, żeby były one oddzielone od zabudowy tak zwaną pasem zieleni izolującym. Niemożliwe. Zaprojektowanie terenu pod funkcję o charakterze zieleni urządzonej, czyli skwer sportowo-rekreacyjnej, plac zabaw, boisko kulturalnej, placówka kultury w centralnym rejonie omawianego obszaru. Tutaj też nie przesądzamy dokładnie, w którym ma to byłoby mieć miejsce. No to jest zadanie profesjonalnych planistów. Natomiast też widzimy taką potrzebę, że poza zabudową mieszkalną ważne są te funkcje dodatkowe typu sfery czy rekreacyjno-sportowe, bo później mieszkańcy nie mają, że tak powiem, tych usług towarzyszących, czyli nie mają placu zabaw, nie mają skweru, czy nie mają boiska, gdzie można spędzać wolny czas, wyprowadzić dzieci w celu zagospodarowania ich wolnego czasu poza nauką, poza domem. Takie sfery, które zostały w ostatnich latach u nas zrealizowane, cały czas mówię o tym rejonie, na przykład ulica Iwaszkiewicza, na przykład ulica Siemirackiego. One się sprawdzają, są chętnie odwiedzane, dzieci mają gdzie biegać. Dodatkowo w ubiegłym roku pojawiło się to boisko na ulicy Siemirackiego. Jest też tłumnie odwiedzane i cały czas eksploatowane przez dzieci, młodzież. I tego typu funkcje też są niezbędne w zwartych obszarach zabudowy mieszkalnej. Przeznaczenie terenu w omawianym obszarze pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną z uwzględnieniem opisanego wyżej układu drogowego, tereny pod funkcje usługowe, kulturalne, terenów zieleni i rekreacji. Czyli wnioskujemy tutaj, żeby pozostać przy tym charakterze zabudowy, który tam istnieje i jest wokół, czyli generalnie budownictwo jednorodzinne. I drugi z omawianych obszarów, czyli obszar zawarty między ulicą Smoluchowskiego, istniejącą, która się urywa na skrzyżowaniu z ulicą Herberta i pętlą autobusową, i ulicą Zemborzycką. I tutaj analogicznie wnosimy o przedłużenie ulicy Smoluchowskiego w kierunku ulicy Zemborzyckiej. Zastrzeżeniem analogicznym, jeśli powinna być to droga lokalna, wyprowadzająca ruch przede wszystkim z osiedla Kruczkowskiego i z ulicy Herberta, Dunikowskiego, Mickiewicza, także po części Zemborzyckiej, a także w celu poprawy obsługi komunikacyjnej osiedla. Szczególnie, to właśnie to jest szczególnie istotne odprężenie wnętrza tego osiedla o zwartej zabudowie wielorodzinnej, podkreślmy, gdzie na osiedlu około 3,5 tysiąca mieszkańców chyba mieszka, tak, o ile pamiętam, to jest tego rzędu liczba, gdzie Państwo, z pewnością Państwo wiedzą, jak tam jest ciężki, skomplikowany. Nawet roweru nie ma gdzie postawić, aby uległo zniszczeniu około 300 garaży. Pracuję na terenie osiedla i znam to słowo. Ja jeszcze nie skończyłem. Proszę, mówię Panu, bo Pan mówi zupełnie od rzeczy. Chciałem wyprostować. Za 5 minut. Tak. Roweru nie ma gdzie postawić. Czyli obciążenie nadmiernego ruchu samochodowego osiedla Kruczkowskiego, ale także
szkoły podstawowej nr 40, przedszkola nr 32. Analogicznie wnioskujemy, aby to połączenie było zaprojektowane jako droga jednojezdniowa w jednym pasie ruchu w każdą stronę wraz z drogą rowerową z ograniczeniem tonażu tranzytu. I oczywiście parametry techniczne omawianej ulicy powinny przewidywać wprowadzenie komunikacji miejskiej dla objęcia omawianego obszaru komunikacji pod komunikacją publiczną. Analogicznie to, co powiedziałem wcześniej, czyli zdjęcie części ruchu z tych ulic przebiegających przez dzielnicę, w tym przeniesienie części komunikacji publicznej po to, żeby obsłużyć rejon, w tym przypadku osiedla imienia Kluczkowskiego, ale też ten dalszy rejon z ulicą Zębożycką, stworzyć dogodne połączenie obszaru za ulicą Zębożycką do osiedla Kluczkowskiego, do szkoły podstawowej nr 40, do przedszkola nr 35, także do innych punktów handlowo-usługowych we wnętrzu osiedla, bo jak wszyscy wiemy, to osiedle pełni funkcję takiego centrum, mini centrum handlowo-usługowego dzielnicy. Poprzez to, że jest, że sam ten zespół papierów jest no, dobrze, intensywnie zagospodarowany i wykorzystywany przez na potrzeby różnego rodzaju punktów handlowo-usługowych. No i oczywiście połączenie tej planowanej drogi, przede wszystkim z ulicą, to jest chyba Młodzieżowa, tak, przy ulicy, przy szkole podstawowej nr 40, czyli z Młodzieżową, żeby umożliwić wyprowadzenie ruchu z osiedla do tej projektowanej ulicy. Oczywiście z uwzględnieniem funkcji parkingów, czy może też i garaży. Nie przesądzamy o tym pomiędzy ulicą, pomiędzy tą projektowaną ulicą a zabudową osiedla. Oczywiście też tutaj wnioskujemy, aby ta droga była maksymalnie odsunięta od zabudowy mieszkaniowej w kierunku zabudowy przemysłowej po drugiej stronie ulicy. I oczywiście zieleń izolująca wprowadzona między ulicę a zabudowę mieszkalną. I oczywiście jeszcze takie ogólne uwagi do proponowanych przez nas wniosków, aby wszystkie drogi rowerowe, wszystkie ciągi piesze były projektowane zgodnie ze standardami typowymi dla infrastruktury rowerowej, typowymi dla ciągów pieszych, które są zawarte w dokumentach miejskich, czyli zarządzenie prezydenta miasta z dnia 10 czerwca 2010 i zarządzenia prezydenta miasta 9 lutego 2017. No i plus do tego, jeżeli doszłoby do powstania tej ulicy za osiedlem, żeby wprowadzić jakieś elementy uspokojenia ruchu na ulicy Herberta. To wszystko. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciałby? Proszę Panie Andrzeju. Ja mam pierwsze pytanie. Proszę mi pokazać dane, które pokażą, w jaki sposób otwarcie ulicy Dywizjonu 303 wpłynie na ruch na ulicy Herberta. Ja nie dysponuję takimi danymi, bo nie mogę dysponować. Ulica nie jest otwarta, więc nawet trudno by zrobić jakieś badania potoków przejeżdżających samochodów. Możemy domyślać, że to na pewno będzie miało to związek. Bo część ruchu pójdzie ulicą. Jak my możemy dyskutować natomiast na temat ruchu, skoro nie wiemy, jaki będzie ruch na tej drodze. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli chodzi o projekt uchwały, to przede wszystkim pierwszy punkt jest do wyrzucenia z tej uchwały, czyli przedłużenia ulicy Diamentowej za Bramowiską, ponieważ nie dotyczy to naszej dzielnicy, już terenów poza dzielnicą. No nie zgodzę się, jest to na granicy, ale to... To proszę sobie zobaczyć, gdzie granica przebiega. I wtedy możemy dyskutować. Zgłaszana, ale... Z przebiegiem granicy nie można. Dobrze, proszę pan, ale to jest ewidentnie... Głupota. To jest ewidentnie część układu drogowego. Ale nie dotycząca konkretnych. No dobrze. Ona ma istotny wpływ na dzielnicę. Skoro ma istotny wpływ, to dlaczego nie możemy się wypowiedzieć? Gdzie jest zakaz wypowiedzenia się? Nie ma sensu. Wypowiedzenia nie się ma sensu. O przebiegu ulicy no przebiegającej poza ziemią. Ale gdzie jest zakaz, proszę powiedzieć, gdzie jest zakaz, że nie możemy się wypowiedzieć o przebiegu ulicy po sąsiedzku? Powtórzę jeszcze raz. Jeżeli ulica przebiega poza terenem dzielnicy, więc nie można mówić, że dyskutuje się o ulicy, która przebiega na terenie dzielnicy.
Ale że ona ma zdecydowany wpływ na funkcjonowanie dzielnicy, jako takiej jest to zasadne, proszę pana. No i ja sobie mogę mówić, a pani tak wie. No bo Następna sprawa. W projekcie w ogóle nie uwzględniono następujących rzeczy. Otwarcie ulicy Świętochowskiego, która by usprawniła ruch. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, ulicy Izabeli Czartoryskiej od ronda na ulicy Sierpińskiego, która prowadzi do Nikon, gdzie drogowcy sobie postawili dwa znaki. Pierwszy zwężenie, uwaga, powiedz na wierzchni utwardzony. Gdzie ile brakuje? 300 metrów? Żeby zrobić było połączenie? Tego nie ma. Tak, tak, to prawda. Następna sprawa, proszę mi pokazać dalej, ile to dzieci będzie dojeżdżało autobusem do szkoły. Przecież to są śmieszne rzeczy. Proszę pana, odnośnie, proszę państwa, to już wyjaśniam, odnośnie włączenia czy otwarcia ulic. W ogóle nie jest to przedmiotem, nie jest to przedmiotem opracowania miejscowych planów zagospodarowania. Otwarcie lub zamknięcie ulicy. To jest sprawa organizacji ruchu, przynależne organowi, który zarządza ruchem na terenie dzielnicy, którym jest zarząd ruchu i mostów. I to nie ma nic. To w jednej sprawie pan atakuje, że jest uwzględniamy we wnioskach ulicę, która leży poza granicą opracowania, a te na przykład Siemirackiego też leży poza granicą i pan ma do mnie pretensję, że nie zostało ujęte. A dlaczego poza granicą jest, tak? Nie, jest poza granicą opracowania, o którym mówimy. A w tym momencie ma pan do mnie pretensję. Ja mówię opracowanie, ja mówię o granicy dzielnicy, więc proszę mnie wmawiać słów, których nie powiedziałem. No, i to co powiedziałeś, to jest, w ogóle nie jest przedmiotem miejscowego planu opracowania, otworzenie lub zamknięcie ulicy. No jest, bo wtedy nie trzeba budować. Pan co pan mówi? Wiem co mówię. A ja proszę bardzo, że tego typu rozwiązania nie są przedmiotem. A pani może nie krzyczeć, niech pan mówi, że plan określa przebieg ulicy w sensie pasa drogowego. Czy ona jest otwarta, czy zamknięta, czy ona ma taką szerokość inną, czy chodniki ma po tej stronie, czy po drugiej, czy jest pas rozdzielający i tak dalej, to nie jest przedmiotem opracowania. Opracowanie wskazuje, gdzie jest pas drogowy pod planowaną drogę. Proszę pana, ale ty... Przepraszam, bo pan Andrzej... Następny punkt, rozumie, że mieszkańcy zostali poinformowani, że ich garaże zostaną zlikwidowane, mają zabrać samochody i ale... na osiedle... Przepraszam, uważa pan, że garaże będą zlikwidowane. Tam jest tyle miejsca, że... Nie ma w ogóle nie ma miejsca. Nie, proszę pana. Panie, pan bezczelnie to kłamie. Nie ma miejsca. Przepraszam bardzo, chciałam też powiedzieć w tym momencie. Państwo, ci, którzy mieszkają na osiedlu prosiłabym się o wypowiadanie, a nie państwo, którzy mieszkacie w domkach jednorodzinnych i możecie mówić o naszych garażach. Ja jestem z osiedla i mam tam garaż i proszę nie wmawiać, nie imputować, że są niepowiadomieni. My od paru lat staramy się łącznie z Radą Osiedla o to, żeby właśnie tą drogę zrobić po to, że tam jest miejsce, zarówno będzie i bardzo dużo miejsc parkingowych, jak i miejsca dla garaży. Także proszę tu nie wypowiadać na ten temat. To samo druga sprawa, jeśli chodzi o szkołę. Proszę sobie przyjść i zobaczyć, co się dzieje pod szkołą. Jak niebezpiecznie, tam jest samochód na samochodzie. Wszyscy rodzice jak jeden mąż, przepraszam, nie skończyłam. Wszyscy rodzice jak jeden mąż przyjeżdżają samochodami. Jakby mogli, to by wjechali na piętro szkoły podstawowej. Jest bardzo niebezpiecznie. Wszyscy jeden na drugim, nawet dzieci boją się tam wtedy chodzić. Państwo mówicie o tym, że tam nie powinno się wjechać. O rozładowaniu właśnie tak samo pod szkołą, to chodzi o dzieci. Ja proszę się, bo pani jest też z... I to proszę państwa, samochodami nie przyjeżdżają mieszkańcy osiedla, którzy mieszkają 10 metrów od szkoły, tylko państwo przyjeżdżacie samochodami. Rozumiem, że wszyscy mieszkańcy zostali powiadomieni, że droga będzie, że droga ma być wybudowana. Ja proszę, tutaj jest jeszcze jedna pani, można jego udzielić. Ale już się odniosę do pana wypowiedzi. I będzie już pana powtórkę zaradzikowa. Tak? Proszę pana, ten przebieg drogi jest planowany od 68 do 9 roku. Także... Ale to wtedy tam nic nie było, Polańskie był. Ale to nie ma znaczenia. Wszyscy mieszkańcy z pewnością mają, żeby się Proszę Państwa,
problem samochodów przy szkole, gdzie było parę razy poruszana sprawa, była rozmowa z policją, ze strażą miejską. Żeby się tym zainteresowała. Nie, rób tego jest więcej samochodów. Postawienie znaku zakazu. Ale chwileczkę, bo pan już z tyłu za panią zakazu. Przepraszam bardzo. Proszę pani z tyłu. Prosimy o ciszę. Proszę ciszej. Ja wygrażam dzisiaj trochę gadań, bo nic mogę być trochę nieczytelna, ale jak nie będzie tego szumu, to będę słyszana. Również jestem z osiedla Kuczkowskiego, bardzo często przechodzę koło tej szkoły. Rzeczywiście, faktycznie tak jest, że tam rodzice podjeżdżają samochodami i dokładnie mam takie samo wrażenie, że jakby mogli to wjechali do tej szkoły, ale ja nie sądzę, że jakiekolwiek poszerzenie czegoś to coś zmieni, bo natura ludzka jest taka, że dalej będzie dokładnie tak samo. To nic tam nie zmieni. Jeszcze gorzej będzie, ponieważ to będzie spirala, to będzie worek bez dna, bo będzie jeszcze więcej mogło tych samochodów podjechać. I tyle. Dziękuję. Proszę panie Michale. Będzie jechać w osiedle. Ja chciałbym tutaj zaprezentować, dostałem od mieszkańców taką prezentację, którą też jako wniosku założyłem do pani przewodniczącej. Chciałbym tę prezentację tutaj państwu zaprezentować. Jeżeli to były to rozdane, natomiast jeżeli ktoś jeszcze by chciał, to ja chętnie przekażę. Czy ktoś by chciał? Bo to tutaj zostało. Jeżeli ktoś jeszcze chce, to ja mam jeszcze jedną. Potrzebuję ktoś jeszcze? Ja pozwolę sobie tutaj zdecydować treść przekazaną mi. To wreszcie odnosi się w sławnej mierze tutaj do tej uchwały, do propozycji uchwały przekazanej przez zarząd. Jeśli państwo macie przed sobą, możecie śledzić razem ze mną. Jeżeli chodzi o przedłużenie Smurkowskiego i stwierdzenie, że to ma być droga lokalna. Według projektu uchwały 11/4/2019/10 przedłużenie ulicy Smurkowskiego ma być drogą lokalną. Dalej uchwała przyrównuje przedłużenie Smurkowskiego do ulicy Sierpińskiego, która według istniejących planów jest drogą klasy zbiorczej. Czyli dokładnie takie jak Zemorzycka. Jest to ewidentna sprzeczność. Droga nie może być jednocześnie klasy lokalnej i zbiorczej. Są to terminy ściśle zdefiniowane. Pytanie jest dla słów czy manipulacja. Ruchy uciążliwości Sierpińskiego są obecnie relatywnie niewielkie, ponieważ droga ta nie prowadzi do żadnej góry. Cóż pan mówi? Bardzo dobrze państwo to mówicie. Ja rozumiem, tylko teraz o co chodzi. Zatem w momencie połączenia Sierpińskiego, czyli tutaj, gdzie już jest duży ruch, tak? Dokładnie. Z przedłużeniem Smurkowskiego w kierunku tak zwanej obwodnicy południowej, no bo ta nowa droga ma tak prowadzić, obie te drogi będą miały funkcję zbiorczą. Łatwo przewidzieć, że generowana przez nią uciążliwość będzie podobna do innych dróg tej klasy, jak na przykład Zemborzycka, i zamiast wyprowadzić, to prowadzi dodatkowy zewnętrzny ruch do dzielnicy mieszkalnej. Czyli ten ruch, który tam jest, to jest nic w porównaniu do tego ruchu, który zostanie wygenerowany, jeżeli ta ulica będzie prowadziła do kolejnej głównej ulicy i do tak zwanej południowej obwodnicy. Przepraszam, zapytam pana, na jakiej pan ulicy mieszka? Daleko? Tam, gdzie ma być obwodnica? I tak dalej. Tam, gdzie ma być zbiorcza? Pan mi powie, czy pan daleko mieszka od proponowanej od lat? No właśnie. O to chodzi. A jak się pan budował, to pan wiedział, że tam ma być. Ja nie wiedziałem, jak się budowałem, proszę panu, nie było planu zamieszkania. Nie dyskutuj, nie dyskutuj, nie dyskutuj. Pamięcie, wiedzieliście dokładnie, gdzie to budujecie. I gazociągu nie było. Nikt nie powiedział, że taka tam rura gazowa. Być może ja bym sprzedała. Myśmy sprzedali to działkę, myśmy się tam nie budowali. Moje prawo zostało odebrane mi, tak? Bo ja się tam swobodnie, proszę państwa, nie czuję. Ja się czuję tam zagrożona, że tam jest duża jakaś wentylacja. Ja ciągle to widzę, tak? I ciągle mi to przypomina, że tam jest duża rura gazowa, na której w tej chwili ma jeszcze ustawę. Czy ja mogę skończyć? Czy ja mogę skończyć? Czy projekt uchwały 11/4? Proszę państwa! Jeżeli nie usłuchamy wszystkich argumentów, to nie będziemy mieli... ...policji mieszkańców, czy też został utworzony przez planie...
Ministrów Urzędu Miasta w celu zaspokojenia potrzeb bliżej nieokreślonego ze znakiem zapytania deweloperskiego lobby. Nasuwają się pytania, czy naprawdę jest autorem propozycji uchwał, z kim był ten temat omawiany i konsultowany. Czy nie ma wątpliwości co do celowości tej uchwały? Termin wniosków do planu minął 30 kwietnia 2019 roku. Język wniosków wskazuje na przygotowanie go przez urzędników miejskich, którzy po otrzymaniu ponad 500 wniosków o inne zagospodarowanie terenu szukają podpórki dla forsowania swojej koncepcji wbrew wyraźnym interesom mieszkańców. Czy rada chce być posłuszna urzędnikom, czy też ma reprezentować interesy mieszkańców? Mieszkańcy stwierdzają, że ta ulica jest i niepotrzebna, i szkodliwa dla tego rejonu. Czy radni dzielnicy zdają sobie sprawę z negatywnych konsekwencji budowy tej drogi, które będą odczuwane przez następne kilkadziesiąt lat? I teraz dalej. Przedłużenie Smolowowskiego. Apel. Szanowni radni dzielnicy Dziesiąta. Przypominamy, głównymi aktami prawnymi, na podstawie których wprowadza się odpowiednie zapisy planistyczne, są ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdzie za podstawę działań przyjmuje się zrównoważony rozwój, a zwłaszcza wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych, wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także osób niepełnosprawnych. Oraz ustawa z 27 kwietnia 2001 roku, Prawo ochrony środowiska, mówi o uwzględnieniu utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami środowiska, zapewnieniu ochrony walorów krajobrazowych środowiska i warunków klimatycznych, uwzględnieniu potrzeb w zakresie ochrony powietrza, to jest bardzo ważne dla naszej dzielnicy, wód, gleb, ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i polem elektromagnetycznym. Apelujemy, zrezygnujcie z budowy tej drogi, by wreszcie ją stanął zagospodarowania. W zamian prosimy o tereny zielone, tak potrzebne naszej dzielnicy. Na kolejnych stronach czytaj dlaczego. Sprzeciw wobec budowy przedłużenia Smolkowskiego w formie uwag do drugiego wyłożenia studium zagospodarowania złożyło ponad 1000 mieszkańców. Wniosek o wykreślenie przedłużenia Smolkowskiego z planu zagospodarowania i zastąpienie go terenami zielonymi złożyło ponad 500 mieszkańców. I teraz tak. Smolkowskiego, przedłużenie Smolkowskiego, a życie i bezpieczeństwo mieszkańców. Planowana ulica biegnie koło i nad potężnym gazociągiem. Dlaczego w projekcie całkowicie pominięto ten drażliwy dla Urzędu Miasta temat? Struktura ziemi... Ja na tym dokumencie no nie pisze, że tu jest gazociąg. No, ale tak zrobili! Struktura ziemi wokół gazociągu będzie naruszana w trakcie budowy drogi i związanej z nią budowy głębokiej kanalizacji burzowej, jak i w sposób ciągły, wskutek ruchu pojazdów różnej wielkości i masy. Znacznie zwiększy to niebezpieczeństwo uszkodzenia i eksplozji rurociągu, który przecież i tak w kilku miejscach nie spełnia wymogów minimalnej odległości od zabudowy mieszkalnej, co jest niezgodne z rozporządzeniem ministra gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków technicznych, jakich powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. Jeżeli ktoś z Państwa ma przed sobą te slajdy, tutaj są miejsca, w których te warunki są 18 lat. Tak, może w każdej chwili wybrać. Dokładnie tak. Teraz tak, przedłużenie Smolkowskiego o życie i bezpieczeństwo mieszkańców. Przypominamy, że w ostatnich latach miały miejsce wybuchy w Jankowie Przewodzkim 2013 rok i Murowanej Goszczynie 2018 rok. Zginęli ludzie, były ogromne straty materialne. To zdjęcie to jest z jednego materiału prasowych z tamtych miejsc. Żaden z tych miejsc nie mieliśmy do czynienia z tak gęstą zabudową, jaka jest na 10. Przedłużenie i teraz tak, wypowiedź doktora habilitowanego inżyniera Andrzeja Barczyńskiego. Bardzo istotne jest to, że gazociąg w Murowanej Goszczynie powstał w latach 70., czyli przed 2001 rokiem. Takie gazociągi budowane przed tą datą uważa się za stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa i otoczenia. Nie budowano ich zgodnie z europejskimi standardami. Dopiero konstrukcje po 2001 roku są uznawane za bezpieczne, spełniające wysokie kryteria. Jest tutaj link do materiałów, w których można więcej o tym poczytać. I poniżej jest wyciąg z naszego ludowskiego Wydziału Planowania Urzędu Miasta, który stwierdza, że nasz gazociąg jest z roku 98. Jest pozwolenie, a konstrukcja jest jeszcze starsza. Bo to jest takie naturalne, czyli on jest przed 2005 roku, to jest konstrukcja jeszcze stara, by ustalić przepisy. I teraz tak. Przedłużenie Smolkowskiego, a zdrowie i środowisko naturalne. Budowa przedłużenia ulicy Smolkowskiego stoi w sprzeczności z opracowywanym miejskim planem adaptacji do zmian klimatu. Ten plan, który jest opracowany, można sobie w internecie również odszukać. Polegający m.in. na umożliwieniu wkładania wód opadowych przez obszary ziemne na terenie miasta oraz ochronę ziemi przed upałami. Zbudowanie nowej ulicy zmniejszy powierzchnię wchłaniania wód opadowych w Lublinie w 9 tysiąca, a około 3 hektary. Podobnie nagrzewany asfalt będzie emitował ciepło, powodując niekorzystne dla ludzi i przyrody nadmierne utrzymywanie wysokich temperatur. W przypadku kwestii hałasu i smogu, z którymi miasto stara się walczyć, dzielnica 10 ma najgorsze powietrze w Lublinie i hałas znacznie większy niż w innych dzielnicach.
Przepuszczenie przez nią dużej ilości samochodów dodatkowo spotęguje ten fakt, o ilości możemy się domyślać, to już wypowiedzi mieszkańców wcześniej. Budowa ulicy stoi więc w wyraźnej sprzeczności z innymi miejskimi planami. W latach 50., gdy planowano przedłużenie Smolkowskiego, nikt nie przejmował się smogiem, hałasem, nagrzewaniem ziemi, skłanianiem wód opadowych. Degradacja środowiska w tamtych czasach jest powszechnie znana. Przedłużenie Smolkowskiego, a celowość inwestycji. Proponowana ulica, już ileś to są kilka stron, a mówię, to jest głos mieszkańców, więc no, czuję się zobowiązany, tak jakby odpowiedzieć na prośbę wojny. Proponowana ulica nie odciąży w żaden sposób ani Kunickiego, ani Zemorzyckiej. Ulice te będą odciążone przez tak zwaną południową obwodnicę, która skieruje cały duży obecnie ruch od strony Biłgoraja na północ, wschód i zachód, od Lublina na obecną obwodnicę. Dodatkowe odciążenie tych ulic to przedłużenie z dywizją 303 w kierunku Makowej. To jest właśnie takie nawiązanie do pana Małysza. No nie ma niestety, jak możemy decydować o czymś, skoro nie wiemy, jak to się zachowa. Nie ma żadnych danych, które powiedzą, jakie będzie natężenie ruchu po włączeniu tych ulic chociażby. Obecny układ komunikacyjny jest dla rejonu wystarczający. Nie ma żadnych zatorów komunikacyjnych. Jest jeszcze duża rezerwa w systemie, która jest w stanie zaspokoić potrzeby nowo budowanych w tym rejonie domowych drogi. Znacznie lepsze, prostsze, tańsze i mniej szkodliwe społecznie rozwiązanie to przedłużenie Lewa do Makowej. Przedłużenie ulicy Lema do Makowej, utwardzenie i przedłużenie ulicy Świętokowskiego do odnogi ulicy Lema, już wyasfaltowanej, połączenie ulicy Południowej ze Świętokowskiego, połączenie Gnieźnina i Gralewskiego oraz Czartoryskiej do Świętokowskiego, odblokowanie Świętokowskiego do Zemborzyckiej z jednokierunkowym wyjazdem w prawo. I teraz tutaj nawiązałem do tego, że tam są dwa wyjazdy obecnie do Zemborzyckiej, to są trzy, bo jest jeszcze ulica 10, z której też jest korzystane, a odblokowanie tych kilku ulic byłoby to, no myślę, że tak bliżej 10 wyjazdów w kierunku Zemorzycy. Utwardzenie nawierzchni obecnych tu już drogach gruntowych, doprowadzenie dróg dojazdowych do istniejących posesji, bo w tym momencie są posesje, do których prowadzą drogi gruntowe, no i koszt doprowadzenia tych istniejących dróg byłby dużo mniejszy niż tej zaprawy gazociągu. Pożądanym i wystarczającym połączeniem tego rejonu jest przedłużenie ulicy Diamentowej do tak zwanej obwodnicy Południowej, przeniesienie tam próbu ulicy Kunickiego, droga wojewódzka 835. Przedłużenie Smolkowskiego, a całość inwestycji. Ewentualna komunikacja miejska mogłaby być poprowadzona istniejącą ulicą Południową dalej przez Świętokowskiego w kierunku Makowej w tak zwanej Południowej obwodnicy. Ale na tym punkcie nie możemy w ogóle dyskutować, słucham? Tak? No, o Południowej? Ale nie, no ja mówię, ja ten materiał stara się przedstawić tak jakby, ja rozumiem. Sytuację na rozdziale. Tam było nawiązanie do komunikacji, więc tutaj również. Pamiętajmy, że wszelkie prognozy demograficzne dla Lublina wskazują na spadek liczby mieszkańców, a nie odwrotnie. Nie budujmy bezmyślnie nowych dróg, usprawnijmy już istniejące. Przedłużenie Smolkowskiego, a zrobić inwestycje ciąg dalszy, dużo taniej i bez szkody dla mieszkańców będzie udrożnić utwardzić już istniejącą ulicę. To zapewni komunikację m.in. dla nowo budowanych domów w rejonie Świętokowskiego Makowa. To tylko przykłady. Tutaj, jeżeli ktoś ma ten materiał, to są takie czerwone, taki kolorem zaznaczone miejsca, gdzie po prostu jest jakiś obszar, są drogi gruntowe, krzaki i to wypadałoby udrożnić, żeby zapewnić dojazd m.in. do Zemorzyckiej. Przedłużenie Smolkowskiego, a zrobić inwestycje ciąg dalszy. Też można zobaczyć, tak wygląda dzisiaj ulica Świętokowskiego. Czyli no, mówię, zajmijmy się tym, co jest tak jakby rozgrzewane, a nie rzucajmy się motyką na słońce. Dziękuję bardzo. No, mam nadzieję, że to będzie przyczynek do dyskusji. Naszego spotkania, bo sądzę, że wszyscy spotkaliśmy się po to, żeby zadbać o naszą dzielnicę i wszystkim nam zależy na tym, żeby to było jakieś dobre rozwiązania. Ja natomiast jestem trochę zasmucony atmosferą tej dyskusji, ponieważ byłem radnym dzielnicowym w pierwszej kadencji, drugiej nawet wiceprzewodniczącym i po prostu no, trochę inaczej to przebiegało. Więc ja myślę, że przepraszam, że chcę coś podpowiedzieć, ale tak wydaje mi się, że jeśli byśmy trochę no, uszanowali to, że jesteśmy gośćmi na spotkaniu Rady Dzielnicy i jakby pozwolili przewodniczącemu kierować naszymi wypowiedziami, to chyba trochę było
sprawniej, bo tak to no, troszkę widzę zamieszania. Ale wracając do sprawy. Proszę Państwa, ja sprowadziłem się w ogóle z dzielnicy 10 na początku lat 80. a rejon kupiłem działkę w 97 roku. I kupując tę działkę, był jeszcze obowiązujący plan zagospodarowania, z którego by wynikało, że ta droga sporna, o której mówimy, miała być znaczy drogą o czterech pasach ruchu, o czym mnie od razu poinformowano. Proszę nie przeszkadzać. Dlatego, że to było planowane, więc ja kupiłem dużo droższą działkę w pewnej odległości od planowanej dwupasmówki i pewnie część tych osób, które wiedziały o tym, że ta droga tam będzie, tak zrobiło. I teraz różne takie propozycje, które kierują ten ruch w stronę właśnie tych mieszkańców, którzy zainwestowali więcej w działki, oddalając się od tej drogi, no jest troszkę chyba nie fair, wydaje mi się, w mojej opinii. Ja reprezentuję mieszkańców, reprezentuję to, ośmielam się tak powiedzieć, ponieważ wspólnie z mieszkańcami Świętochowskiego, Daniłowskiego, Sierpińskiego, ta nowo wybudowany odcinek niedawno, to rondo wspominane, czyli od Zamenhofa do początku polnej drogi Świętochowskiego, no to wspólnie to naszymi siłami wspólnie zbudowaliśmy. I my z kolei uważamy, że propozycja przedstawiona tutaj przez Radę Dzielnicy jest taką propozycją kompromisową, ponieważ jest to propozycja, która z jednej strony usprawnia ruch, ale z drugiej strony jakby blokuje powstanie dużej, szerokiej drogi, która byłaby drogą tranzytową. Więc w mojej opinii to jest jakaś próba pogodzenia tych naszych, może czasem sprzecznych interesów. I zachęcam Państwa do tego, żeby wybrać taki kompromis, który będzie odpowiadał wszystkim. Bo tutaj mój przedmówca, który proponuje jakby ten zwiększony ruch przepuści tutaj Świętokrzyskiego tą drogą, którą żeśmy wybudowali, no to też dla nas akurat nie jest zbyt korzystne. Proszę Państwa, właśnie zachęcam do tego, żebyśmy ale każdy ma prawo wypowiedzieć się. Skoro tutaj jesteśmy, to powinniśmy wysłuchać. Zastanowili się na tym, żeby wybrać taki kompromis, prawda? To co, pewnie oczywiście, że można to zostawić i fajnie, ja też lubię, że marzaczy tam chodzą i sarenki po tych haszczach. Ale może nadszedł czas, żeby to uporządkować i taka droga, która usprawni komunikację. Nie wszyscy mają samochody, nie wszyscy jeżdżą samochodami. Ten przystanek autobusowy na pewno może by się przydał. Także myślę, że warto nad tym się pochylić i ta propozycja przedstawiona przez Radę Dzielnicy wydaje mi się jest takim kompromisowym rozwiązaniem. No proszę bardzo. Witam Szanowni Państwa, Państwo, Szanowna Rado Dzielnicy. Zupełnie zgadzam się z moim przedmówcą, nie z poprzednim. I apelowałbym też do Państwa o to, abyśmy się nawzajem szanowali. To jest po pierwsze, czyli tak jak przedmówca Pana Stanisława zabiera drogę, czy szosę, tak ją nazwijmy, sprzed swojego nosa, a bardzo chętnie rzuca tą drogę komuś przed jego nos, gdzie na to zupełnie nie jest przygotowany. Bo w planach zagospodarowania przestrzennego moi dziadkowie i moi rodzice działki w tamtej okolicy mają ponad 70 lat. No i dokładnie znam sytuację. Ja już w tej chwili nie sięgam pamięcią. Od kiedy w planie zagospodarowania przestrzennego, kiedy powstał gazociąg, nie będę się wypowiadał na tematy techniczne gazociągu, bo jestem budowlańcem, a nie od spraw sanitarnych. Ten gazociąg był akurat projektowany i wybudowany w taki sposób, żeby pogodzić tą drogę, która miała tam powstać. On był w taki sposób zrobiony, żeby tej linii, nitce gazociągu nic nie zaszkodziło. I tak to było zrobione. Ja rozumiem pana, bo pan ma z tym swój interes, żeby stamtąd wywalić tą drogę. A pana każe ma swój interes. Tego! Tysiąc ludzi ma swój interes. Proszę zobaczyć.
ze swoich interesów, a wstawić komuś, kto jest na to nieprzygotowany. Ponieważ apelowałem o to, żebyśmy się szanowali i róbmy to, ja nie jestem za tym, żeby rzeczywiście zrobić nam autostradę przez naszą dzielnicę, bo nie jestem za tym. Dlatego znajdźmy jakiś kompromis, ale nie kosztem innych z innych ulic, bo równie dobrze możemy powiedzieć, że ta droga może nie pójść na lewo na Świętokrzyskiego, tylko może pójść na prawo bliżej Abramowickiej. I co wtedy? Na każdej ulicy możemy tak zrobić. No więc znajdźmy jakieś rozwiązanie takie, żeby wszyscy z nas byli zadowoleni z tego rozwiązania, a nie, że ktoś będzie zadowolony kosztem kogoś innego. Chciałbym się odnieść do dwóch moich przedmówców. Wcale po pierwsze, że tutaj pan osobiście do mnie przy tym, że ja mam ten interes. No, te podpisy, które myśmy zebrali, a nie państwo, mówią same za siebie, że to jednak... My też żeśmy podpisy zbierali. Ja rozumiem. Nie, są. Nie słyszałem, bo tego otwarcie mówimy, możemy nawet pokazać. Ale mniejsza z tym. Możemy pokazać, że mamy wszystkie kopie, które są złożone. Ale proszę nie przeszkadzać. Tutaj pan zasugerował, że to jest takie przerzucenie tej niechcianej drogi z tego miejsca, które było planowane na 60. No, przez lat no, praktycznie kolejne 60 doświadczeń troszeczkę zmienił, więc plany też powinny zrobić. Pan się dopiero rodził wtedy, kiedy to było. No, proszę panie, bo pani nie na plan wtedy nie było. Tak pani proszę. Proszę pani, proszę pani, proszę powiedzieć. Proszę, proszę skończyć. Teraz tak, przecież wszystkim nam chodzi, żeby z tej naszej dzielnicy ruch wyprowadzić i ułatwić wyjazd, jeżeli ktoś ma problem. Nie wszyscy mają, ale część ludzi ma. I teraz, jeżeli my zrobilibyśmy, udrożnilibyśmy te miejsca, chociażby to skrzyżowanie gdzieś tam zaślepione, czy te Kniaźnina, nie Kniaźnina, które wychodzą do drogi Zębożyckiej, no to przecież my ten ruch wypuścimy z dzielnicy, a nie go wpuścimy. Natomiast jeżeli dodamy dużą drogę, no to nie ma siły, żeby ruch tranzytowy, chociażby z okolicznych gmin, bo teraz w mieście coraz więcej właśnie z takim względem, że ten ruch jest, że jest smok i tak dalej, wszyscy się wyprowadzają do okolicznych gmin, w nocy korzystają z dobrodziejstw wsi, a w trakcie dnia z dobrodziejstw pracy dzieci dowożą do szkół lubelskich, pracują w Lublinie. I teraz dlaczego my naszym kosztem, kosztem naszej dzielnicy i naszej jakości mieszkania, mamy pomagać ludziom, którzy nawet w Lublinie nie mieszkają? To jest jedna sprawa. Druga sprawa, to jest kwestia gazociągu. Tutaj owszem, to co pan powiedział odnośnie tego, że ten gazociąg był planowany gdzieś tam przez ulicy, nie wiem, może tak, natomiast są artykuły w tym materiale, który ja tam rozdawałem, jest odnośnik. No niestety sytuacja w Polsce, to jest dokładnie wyjaśnione w tym artykule, jak ktoś tam miał sięgnąć, jest taka, że te ostatnie gazociągi jednak nie spełniają tych norm. Wśród tych ostatnich gazociągów jest nasz gazociąg. I teraz te wybuchy, one nie, to są fakty, to nie jest, że ktoś sobie wymyślił. One miały miejsce i przewiduje się, że takich sytuacji będzie w Polsce więcej, bo nie ma pieniędzy na wymianę tych gazociągów z tego okresu przejściowego. Było coś takiego, że w momencie, kiedy budowano te gazociągi według starych przepisów, domy miały być kilkakrotnie dalej budowane od domy, budowy miały być dużo dalej w przepisach budowane niż teraz są. I teraz o co chodzi? W pewnym momencie przepisy się zmieniły, bo zabudowa poszła za nowymi przepisami, jednak nie rozróżniono, że według tych starych przepisów to jeszcze powinny stare przepisy obowiązywać. Tylko weźmy nowe przepisy i cała zabudowa się przybliżyła i stąd jest takie niebezpieczeństwo. I to jest fakt, to można sobie poczytać, jeżeli ktoś jest zainteresowany. I tutaj, no nie wiem, to z tym chyba nie można dyskutować. Dziękuję. No, ja mieszkam od 60 roku i mam 10 metrów od gazociągu. Jak ja nie mogę? To jest 10 metrów. No to proszę bardzo. Przepraszam, ja chciałam powiedzieć takie moje refleksje. Nasza dzielnica 10 nie jest obszarem z rzeczywistości, funkcjonuje jako pewien element naczyń połączonych, a mianowicie musi współpracować z sąsiednimi okolicznymi dzielnicami. I jeżeli rozmawiamy o traktach komunikacyjnych, to nie jest tak, że my sobie dzielnicę 10 ogrodzimy, bo nikt więcej tam nie wjedzie z Jabłonnej, z Cibułowa i tak dalej. Wiecie państwo, że teren, kierunek na Jabłonną, Abramowice prywatne, Kalinówka, to są obszary, gdzie powstaje bardzo dużo nowych domów i dzięki temu jest coraz więcej samochodów, bo teraz społeczeństwo
Pani Mieszka, dlaczego nie chcecie? Nie mamy na to wpływu, żeby taka okoliczność się zwracając konkretnie do dzielnicy 10. Dzielnica 10 ma ponad 22 tysiące mieszkańców. Całości. I to, co rozpatrujemy tutaj, to nie dotyczy tylko tego małego odcinka, tylko kompleksowo całej dzielnicy. Ta dzielnica posiada część dobrze zurbanizowaną. To są okolice Kunickiego, tam gdzie były trakty komunikacyjne, Kunickiego, Zęborzycka, Nowy Świat, Wyścigowa, tam gromadził się cały ruch kołowy. I tam zostało, było historycznie i tak jest do tej pory. Ale tam też mieszkają nasi mieszkańcy z tej samej dzielnicy. Korki, które się na tych głównych arteriach cały czas tworzą i które tam są, przeszkadzają w niewyobrażalnym stopniu tamtym mieszkańcom. Oni nie są ludźmi gorszego sortu. Oni są takimi samymi ludźmi, jak i my. Mieszkamy na działkach, do rzeczach między ulicą Zęborzycką a Abramowicką. Są takimi samymi ludźmi i mają takie samo prawo do oddychania świeżym powietrzem, do unikania spalin, etc., etc. Pan powiedział o zrównoważonym rozwoju. Owszem, jest to bardzo cenna uwaga. Druga część dzielnicy jest kompletnie białą plamą. Mówię właśnie o tej peryferyjnej części dzielnicy, gdzie nie ma dróg, gdzie nie ma żadnych zakładów usługowych, gdzie nie ma żadnej infrastruktury, a ludzie starsi, niepełnosprawni, nie mają jak się dostać gdziekolwiek. Ani do przychodni, ani do kościoła, ani do gdziekolwiek. Po prostu jest, ja to czuję, bo ja tam na peryferiach mieszkam i często służę swoim pojazdem sąsiadom w pomocy sąsiedzkiej. Ja to wiem. I nikt mi nie musi tłumaczyć. I teraz słuchajcie Państwo, też nie zgadzam się z taką sytuacją, że istniejąca sieć dróg jest wystarczająca. Ja powiem to samo, co kiedyś powiedziałam już raz na innym zebraniu. Żebym przejechała z osiedla Pruczkowskiego do mojego domu, gdzie mam odległość 1200 metrów, muszę pokonać 6 skrzyżowań ulic równorzędnych, więc się muszę zatrzymać, rozejrzeć i tak dalej. 5 pachołków i rondo. Czy to jest normalne? To nie jest normalne. Planowana ulica Smolukowskiego w założeniach miasta nie jest, nie zaczyna się na ulicy Nowy Świat, skrzyżowanie z Rokowską. Ona ma troszkę taki, że tak powiem, dalekosiężny zasięg. Ona ma połączyć inne dzielnice, mianowicie w kierunku na LSM, tam ma się połączyć z ulicą Zamek. I takie są plany. I taki był zamek. I teraz tak, po co mnie, jadąc do domu stamtąd, przejeżdżać przez cały Wrocław, który się bardzo dynamicznie rozwija? Przecież do samego zalewu powstają bloki. Tam będzie ruch po prostu niewyobrażalny. I po co mnie tam tędy jechać? Kiedy mijałabym ulicę, przyjechałabym z pracy do domu przed 10 minut bez problemu. A tak jak się jedzie sama, proszę się zauważyć. To jest po prostu kwestia podejścia. Oczywiście, że nie jestem za tym, żeby to była droga dwupasmowa, żeby tam jeździły ciężarówki i żeby to myślę, że nikt przy zdrowych zmysłach tego nie było. Chciałam jeszcze powiedzieć jedną rzecz, bo mam jeszcze taką uwagę odnośnie tego gazociągu. No, żyjemy w XXI wieku. Państwo macie zorganizowaną społeczność. Macie Państwo wszelkie prawo, jeżeli czujecie się zagrożeni, do wystąpienia do Urzędu Miasta o zorganizowanie czy audytu jakiegoś w tej sprawie, czy jakiejś kontroli, czy po prostu oceny aktualnego stanu technicznego tego gazociągu. Ja się na tym kompletnie nie znam. Ale pani nie wypowiada. Myślę, że tak jak wszyscy. Czy mogę zapowiadać? Mam pismo od właściciela gazociągu. Ale na temat tego gazociągu mogę dać pani dokończyć. Ale to pani tak troszeczkę nie na temat mówi, tak bardziej. Nie ma prawo się wypowiedzieć. Ja jeszcze mam temat w innej sprawie, którą obiecałam mieszkańcom, że poruszę. W planowanym przestrzennym jest taki projekt, aby udrożnić ulicę Południową do ulicy Świętochowskiego między Daniłowskiego a Lema. Ten nieszczęsny 270-metrowy odcinek bitej drogi, po której w tej chwili dzieją się
rzeczy, za które się dzieci rzeczy niewyobrażalne. Mieszkam tam, wiem i wiem, że tam po prostu żyć się nie da. Więc jak Państwo mi mówią o uciążliwościach, to ja zapraszam o 15. Ale ktoś sobie wyliczył tą pracę. Proszę Państwa, po przejmowaniu porządku zgodziliśmy się, że Pani zajmie głos w tej sprawie, więc dajmy do końca. A propos ulicy Południowej. Ulica Południowa, dawniej Wczasowa, jak ktoś nie pamięta, powstała jako dojazd do zakładu karnego. Dla samochodów, służby więziennej, dla policji, dla zaopatrzenia i tak dalej. I taką rolę spełnia do dzisiaj. Ulica Południowa jest wielkim parkingowiskiem dla pracowników za aresztu. Tam jest ciąg samych samochodów do samych Zemorzyckich i te samochody, ten parking zajęty jest codziennie w 100%. Jeżeli mało tego, pod bramą tą wjazdową tam do tego aresztu, po drugiej stronie jest budynek. Kiedy przychodzą gnidice z osadzonymi, to przyjeżdża bardzo dużo osób. Parkują byle gdzie, jeden na drugim, żeby tylko gdzieś postawić ten samochód. Gromadzą się pieszo tam po obu stronach ulicy, także trzeba bardzo uważać, żeby tam kogoś nie przejechać. Za aresztem powstała taka nowsza część ulicy Południowej, gdzie zostało zbudowanych kilka nowych domów. Mieszkańcy tych domów nie kupili działki niedozbrojone. Oni sami budowali studnie głębinowe, cudowali, żeby jakoś tam stworzyć sobie warunki życia. Udrożnienie tego odcinka spowoduje, że ten ruch tych ludzi przyjezdnych czy innych zatarasuje im wjazd na miasto. To jest po pierwsze. Po drugie, udrożnienie tego odcinka spowoduje zwielokrotnienie nielegalnych kontaktów z osobami. Państwo nie macie pojęcia, jak to wygląda, jak przychodzą bandziory wytatuowane i przychodzą sobie porozmawiać, bo nie dostali zezwolenia od prokuratora. Dokładnie taka sama sytuacja. Składali wniosek do Biura Planowania Przestrzennego i one są tam złożone w odpowiednim terminie, właśnie wyrażające sprzeciw udrożnieniu tej ulicy. Jeżeli jeszcze chodzi o kontakt między ulicą proszę Państwa, proszę zauważyć, że istnieje wybudowany przez nasz komitet budowy drogi. Kilkudziesięciometrowy odcinek ulicy Czartoryskiej już urządzony z asfaltem, z chodnikami, ze wszystkim. Jeżeli miasto dalej ten wątek pociągnie, na pewno pociągnie, skoro zobowiązało nas do zaprojektowania i wybudowania tej przestrzeni, to połączenie między ulicą Południową a Świętochowskiego jest jedno. Drugie ulica Stachury. No nie ma problemu. Dlaczego jeszcze kolejną dróżkę tam udrażniać między ludzi i nie robić problem? Także ja na chwilkę dziękuję. Tu droga, tam droga. Ta pani chce ślepą drogę, ja też chcę ślepą drogę, tak? Proszę Państwa, w zeszłym roku uczestniczyłam w panelu obywatelskim. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że był tak zorganizowany. Był na temat zanieczyszczenia środowiska i powietrza w Lublinie. Był to panel organizowany we współpracy z Urzędem Miasta. Mówimy tylko o samochodach, tu ma być samochód, może zmienimy styl życia, może zacznijmy troszkę chodzić na piechotę, jeździć na rowerze. Ja chodzę codziennie prawie 1,5 km do autobusu, tak? I jeżdżę. No i dobrze, i bardzo dobrze. A co zrobimy z tymi 70%? Ale dobrze, zaraz, przepraszam. Jedzie na przykład samochodem jedna osoba, tak? Dlaczego nie jedzie trzy? Każdy jedzie swoim samochodem. Czy na przykład pani mając samochód, nie może pani sąsiadki podwieźć do lekarza? Ja bym tak nie mówiła. Nie, to nie na plecy samochodem, bo pani zjeździ samochodem. Nie zależy na tym, żeby w moim mieście było czyste środowisko.
wszystko i czyste powietrze, bo mi nie takie prawo jest w tej chwili oddać. Czym państwo walicie? A czym państwo walicie? Plazam, proszę pani. Proszę. Dlaczego na dziesiąte jest takie zanieczyszczenie? A to proszę nie mówię. Przepraszam bardzo. Dziękujemy bardzo panie, panie Michale, proszę. Możemy się odnieść tutaj do proszę państwa. Może się ciszę troszkę. W kontekście ulicy Południowej. Więc tak, jeżeli chodzi o te część skrzyżowa, które pani wspomniała, że musi przejechać, żeby dojechać na osiedle Kluczewskiego, tak, no ale tutaj muszę powiedzieć taką jedną rzecz. W tym momencie trendy na świecie są takie, że właśnie ruch spowalnia się, zmniejsza się go właśnie takimi skrzyżowaniami. To jest faktycznie najmniej kolizyjne. Jeżeli są skrzyżowania najczęściej, które mają, są równorzędne, to spowalnia de facto ruch. Jeżeli chodzi o kwestię lokalności tej drogi, to jest to, co tak już było powiedziane. Pani w jednej wypowiedzi sobie zaprzeczyła. Z jednej strony mówi, że chce, żeby to była droga lokalna. Z drugiej strony chce tą drogą pędzić, bo tam nie będzie skrzyżowań. Z trzeciej, no państwo tam mówili, że chcecie jednak dać tam skrzyżowania, żeby były dojazdy do różnych miejsc. Z czwartej strony, skoro ta droga ma być lokalna i ona ma sprowadzać do nas ruch z Jabłonnej i jeszcze z innych dzielnic, no to to jest droga tranzytowa. Ja rozumiem, że tamtędy nie będą jechały może tiry, bo generalnie do miasta tiry nie mają wstępu, ale te, które mają coś dowieść do miasta, to już mogą, czyli jednak jakaś część będzie i różnego tonalu samochody też będą. To jest kolejna kwestia. Następna sytuacja, to jest kwestia ulicy Południowej, która tutaj pani chciałaby, żeby nie była otwarta. To jest właśnie odniesienie się do tych wypustów na Zębożycku, które teraz przyszło do głowy, że być może mieszkańcy we wszystkich tych miejscach, które były pokazane na tej mapce, tych czerwonych, nie chcą mieć tego ruchu koło siebie. I dlatego przez lata te ulice, które de facto tam są, są zablokowane. My mówimy, że jest problem z wyjechaniem z dzielnic. Niektórzy mówią, tak? No bo akurat ja uważam, że nie na tego problemu. I zamiast odblokować to, co już jest, no to chcemy za jakieś kolosalne kwoty wpuszczać drogę tranzytową. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o tą Jabłonną. Nie wpuszczać drogi tranzytowej. Ale proszę bardzo, przecież to będzie droga tranzytowa. To będzie droga tranzytowa. Możemy się założyć pod dobrą rzecz. Chyba, że teraz mam jeszcze jedną kwestię. Jeżeli chodzi o takie zmniejszenie tego ruchu, to nie jest kwestia wpuszczania ludzi z Jabłonnej i z jakichkolwiek innych okolic. Zróbmy, wiem, że chyba jest taka jedna w mieście. Jeszcze dwa punkty. Sekundę, bo jest bardzo dużo chętnych. Zróbmy stację przesiadkową. To jest ale nie wpuszczajmy ludzi, samochodów z zewnątrz. Zróbmy stację przesiadkową, zapewnijmy tym komunikację miejską. I kolejna sprawa. Chciałem zapytać pana byłego przewodniczącego i pana aktualnie przewodniczącego. Pan 12 lat działa, pan mówił, że 2 lata, tak? 2 lata. No to tylko 8. Chciałem zapytać, co żeście nam pomogli na przykład w naprawie ulicy Świętokrzyskiego? Chcecie budować nowe ulice, ale co z tymi, co są? Co żeście nam pomogli? Tak, ale pan mi odpowiedział ostatnio, że pan w tych 12 latach wybudował Lema i Kunikowskiego. To niech się pan zastanowi, czy pan cokolwiek się dotknął do tego. Nie, dobrze? I pan wytłumaczy publicznie, co pan zadziałał w tych dwóch ulicach. Nie ja wybudowałem, tylko wybudowałem miasto. Pan ja powiedział byłem... ostatnim spotkaniu. Nie. Pani przewodnicząca nam przerwała tę rozmowę, bo pan przed głosowaniem, ja poprosiłem, żeby pan powiedział, co pan zdziałał przez 12 lat i pani przewodnicząca zmieniła temat i było głosowanie na przewodniczącego. Ale jak wybieramy przewodniczącego, to chyba chcemy wiedzieć, co on zrobi. Niech pan odpowie. Niech pan spokojnie spocznie. Ja osobiście na terenie dzielnicy żadnej ulicy nie wybudowałem. Jak pan to pan pomógł nam? Przez te 12 lat inicjowałem, nie mówię, że tylko ja, bo to byli różni członkowie i rada jako pewne premium, inicjowaliśmy szereg inwestycji, które zakończyły się sukcesem, między innymi Kunikowskiego, to był nasz udział ewidentny i nasze inicjatywa. Nie, proszę pana, część budował deweloper, część budowało miasto.
miasto i myśmy to inicjowali. Spotykaliśmy się z deweloperem i zakładaliśmy społeczny komitet budowy. Jeżeli chodzi o ulicę Świętokrzyskiego, tu istotnie był społeczny komitet budowy części tej, który wybudował ulicę, pan, tak? No. Ja osobiście też inicjowałem budowę z mieszkańcami, czyli... Proszę pana, od kilkunastu lat pisma... Ale pan może mi skoczyć. Był taki niewybudowany odcinek tutaj od Reja do Zembożyckiej. No i już pan... I to oczywiście razem z mieszkańcami... Przecież tam nic nie zostało budowane. Już to się pocałem. Dobrze, proszę Państwa, przejdźmy dalej, no. Sami sobie wydechnijmy. Dajcie mi, bo chyba ja mam teraz głos, tak? Ale pan się wspierał, ja panu chcę odpowiedzieć. No to proszę bardzo. No to już policja panu odpowiada. No to na której części... W ubiegłym roku na tym nieporządzonym odcinku Świętokrzyskiego doprowadziliśmy wspólnie dzięki inicjatywie tej szarady i ówczesnej Baczy Stepanów do położenia destruktu, który się świetnie trzymał. Wybudowana z projektu obywatelskiego, który osobiście inicjowałem i prowadziłem. Ulica Zamankowa w tych dwóch odcinkach jest projektowana. Od Stawna do Sierpińskiego i od Sierpińskiego do Szerwy Zarębiny. Od Stawna do Sierpińskiego tam nie ma asfaltu, tam nie ma ulicy. Nie ma, ale jest sporządzony projekt. Dzięki właśnie temu, że spotkaliśmy się z mieszkańcami tej ulicy, byliśmy u prezydenta, doprowadziliśmy do tego, że w ubiegłym roku został uwzględnione środki w budżecie miasta na wykonanie dokumentacji projektowej. Ta dokumentacja jest zrobiona. Kolejny etap, oczywiście wprowadzenie do budżetu budowy. Zbieraliśmy podpisy, tak? I pan obiecał, że będziesz tam Szerwów Zarębiny i jest pan... Proszę państwa, dobrze. Proszę państwa, to nie jest atak na pana szefa. Zmieńmy temat. Przeciwdziałamy tą sprawę, a tak jakby rozstrzygamy całkiem inne tematy. Proszę państwa, ale ja jedną rzecz, którą muszę wyjaśnić, bo tutaj padł pewien zarzut, jakoby rada czy zarzut, czy ja osobiście nie dopełniliśmy pewnego obowiązku związanego z terminem złożenia wniosków. Oczywiście już wyjaśniam wszystko, jak to mówię, że pan sobie, że mnie złapie na takim uchybieniu, nie? Tak, to akurat jest tam błędnik. Ja od razu, znaczy ja od razu powiem, to jest materiał, który... Ale przepraszam, czy jest skończony? Już panu wyjaśniam. Otóż, panie przewodniczący! Otóż, ale proszę, ja wyjaśnię panu bardzo istotnie. Ale w tej chwili ze mną chyba pan robił. Nie. To oprócz Świętokrzyskiego, że pan nic nie zadziałał, nie pomógł nam, to jeszcze chciałem zapytać na temat Sierpińskiego. Jakie jest ograniczenie tonażu na Sierpińskiego? Jaka prędkość tam ogólnie? No, tablice kwadratowe, czy jest ograniczenie 30? Kwadratach kwadratowych jest ograniczenie 30, a teraz na całym obszarze. Tak, to pan zerknie sobie na znaki. A druga rzecz, jakie jest ograniczenie tonażu? Bo to nawet w tej chwili nie pamiętam. No ale pan czytał przed chwilą, że będzie ta ulica nowa tego samego tonażu, co z ograniczeniem tonażu. Czy 100 ton to też jest ograniczenie tonażu, czy nie? Proszę pana, oczywiście, proszę państwa, organizacja ruchu nie jest przedmiotem istotnym. Jeżeli decydujemy się na ulicę, żeby wiedzieć, jaki będzie tonaż. Nie wiem, proszę pana, no to nasz, proszę pana, rozwiązania organizacji ruchu nie są przedmiotem miejscowych planów zagospodarowania. Proszę pana, panie organizuje ulicę, to musi pan wiedzieć. Organizacja ruchu jest projektowana na etapie zakupowania dokumentacji projektowej. Ulica miała być ograniczona w nowe. Przepraszam bardzo. No niech pan nie kiwa. Jedną rzecz chciałem wyjaśnić odnośnie terminu, no istotnie był 30 kwietnia tej informacji, która została rozkolportowana. Natomiast ponieważ ta informacja wpłynęła do
Rady 18 kwietnia, gdzie były po drodze dwa weekendy, jeszcze okres świąteczny, ja telefonicznie uzgodniłem przesunięcie terminu na 30 maja z Wydziałem Planowania i w ślad za tym poszło pismo do prezydenta, że z uwagi na ten krótki okres, gdzie było 7 dni roboczych, nie było możliwości zorganizowania, przygotowania i zorganizowania Rady Dzielnicy 10. W związku z tym poinformowałem zgodnie z ustaleniem, że Rada Dzielnicy złoży swoje wnioski w terminie do 30 maja. Jest to na piśmie skierowane do prezydenta i to dziękuję, to proszę pan. Chwileczkę, bo pan już zgłaszał się. Pan już mówił, a ja jeszcze nie. Pan na samym początku mówił, ja nie mówię. Ale krótko. Proszę panią, ja jeszcze nie mówię. Tak, ale przed panem jeszcze są cztery osoby. No ale proszę, jedna pani mówiła, ten pan. Dajcie mnie powiedzieć, dajcie koledze powiedzieć. Szanowni Państwo, nie będę cały czas to sam mówił, bo pan, ale pan wszystkim przerywa i nie da pan nic powiedzieć. Cały czas pan jeszcze nie mówił. Szanowni Państwo, ja jeszcze nie mówiłem. Proszę. Jeśli chodzi o gaz, to minuty. Tylko tyle. Czy tam będzie szosa, czy droga, jak to nazwiemy? Jeśli mówicie Państwo, pan mówi o stanie technicznym tego gazociągu, to czy tam cokolwiek będzie, czy nie, to on jak ma huknąć, to i tak huknie. To nie szanowny pani Stasuśka, że jeżeli mamy jakiekolwiek obiekcje, uprawnienia pan, żebyśmy się zgłosili do miasta. Nie zapytać tego, druga sprawa, mówicie Państwo o wyprowadzeniu roku. Mówicie Państwo o wyprowadzeniu z naszej dzielnicy. Pan powiedział o ulicy Sierpińskiego, o tonażu, o ograniczeniu prędkości. Zobaczcie Państwo, ludzie mają garaże, ludzie mają swoje place za ogrodzeniem. Zobaczcie, przejechać się nie da, bo samochodów jest tyle, że głowa ma. Warsztaty samochodowe, nie wiadomo co. Ja nikomu nie bronię robić interesów, natomiast trzeba się liczyć z tym, że oprócz tych ludzi są ludzie, którzy jeszcze przejeżdżają. Spotykają się dwa samochody z naprzeciwka, nie ma jak przejechać. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Ponieważ ja pracuję na Felinie i jeżdżę sobie do siebie, czyli właśnie ulica Makowa, wyobraźcie sobie Państwo, że ludzie jadący od strony Zamościa, czyli od strony Majdanka, jadący w stronę Bychawy, Szczerej Woli i wszystkich tych innych ościennych, mają skrót. Właśnie jadą sobie z Majdanka, skręcają sobie, wyjeżdżają do ulicy Wyzwolenia, Sierpińskiego, do ulicy Lema, wyjeżdżają koło Orlenu, jadą w Diamentową i w Zemorzycką i sobie lecą. To jest właśnie skrót. I doprowadzimy do tego, że będzie pół Lublina jeździło, ten będzie autostradą. O czym pani sobie powiedziała? Ta pani już trzeci raz, a tutaj... Proszę pana! Dyskryminacja! Nie jest dyskryminacja. Staram się udzielać głosu tak, w takiej kolejności, jak Państwo podnoszą ręce. Naprawdę nie jestem w stanie udzielić wszystkim głosu na nas. Proszę, proszę Państwa, jak tutaj mówił Pan Przewodniczący, jeśli chodzi o osiedle Kuczkowskiego, to na tym osiedlu zamieszkuje około 3,5 tysiąca mieszkańców, a więc będzie to trochę więcej jak 1000 podpisów i mam tutaj, jakby jestem zobowiązana do przeczytania z pracowniczej spółdzielni mieszkaniowej proszę Pani. Proszę Państwa, każdy dajmy się wypowiedzieć. Z Rady Osiedla. Po ile razy? Po pięć? Ale chwileczkę. Z Rady Osiedla. Ja również w tej Radzie Osiedla działam od dwóch kadencji, więc nie chodzi tutaj o pracowniczą spółdzielnię, tylko o Radę Osiedla. A pismo jest, że tak powiem, też przygotowane przez pracownicę spółdzielni mieszkaniową, podpisaną przez przewodniczącą Rady Osiedla imienia Kruszkowskiego, panią Ewę Mateuszek. I to jest pismo skierowane do Urzędu Miasta Lublin, Wydziału Planowania. I pozwolą Państwo, że przeczytam, to jest króciutko. W związku z podjęciem przez Radę Miasta Lublin uchwały z dnia 21 grudnia 2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin, część 6 w rejonie ulicy Zemborzyckiej oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin, część 6H w obszarach. Obszar A, rejon ulic Smolkowskiego i Zemborzyckiej, obszar B, rejon ulic Uchorczaka Zemborzyckiej, obszar C, rejon ulic Diamentowej Zemborzyckiej, obszar D, rejon ulic Powojowej i Zemborzyckiej,
Rada Osiedla imienia Leona Kruczkowskiego składa wniosek do projektu planu dotyczący obszaru oznaczonego jako A, rejon ulic Smolkowskiego i Zębożyckiej. Przedmiot wniosku. Przewidzieć w planie budowanie wzdłuż planowanego przedłużenia ulicy Smolkowskiego od strony osiedla imienia Leona Kruczkowskiego miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Przewidzieć w planie połączenie planowanego przedłużenia ulicy Smolkowskiego z ulicą Młodzieżową w rejonie szkoły podstawowej nr 40. Przewidzieć w planie połączenie planowanego przedłużenia ulicy Smolkowskiego z ulicą Róży Wiatrów. Należy maksymalnie oddalić pas drogowy planowanego przedłużenia ulicy Smolkowskiego od budynków wielorodzinnych osiedla imienia Kruszkowskiego. W imieniu mieszkańców osiedla Leona Kruszkowskiego Rada Osiedla zgłasza pełne poparcie dla realizacji inwestycji polegającej na budowie przedłużenia ulicy Smolkowskiego do ulicy Zębożyckiej. Uruchomienie tego połączenia pozwoli na znaczne zmniejszenie obciążenia ruchem drogowym ulicy Zbigniewa Herberta. Do wiadomości Rada Dzielnicy 10 z poważaniem przewodnicząca Rady Osiedla imienia Leona Kruszkowskiego Ewa Małgorzata. Dziękuję. Tak, pani, ale jest też osiedla. Może chwileczkę, teraz świetla. Może tak się rozwija. Postaram się mówić spokojnie, łagodnie, nie parować napięcia pod przeciwko. Proszę Państwa, Pan nam wyjaśnił to, że Państwo się spotykacie za kulisy. Nie wiem, na jakiej zasadzie Pan Prezydent wyraził zgodę na to, bo było czasu dosyć dużo wcześniej. Jak myśmy potrafili w tym okresie do 30 kwietnia zrobić taką akcję, która zgłosiła te wnioski do planu swoje, tamtego rejonu i zebrać podpisy ponad 500 mieszkańców. Proszę uwagi, 500 mieszkańców w ciągu praktycznie 2 tygodni. Wyście nie interesowali się sprawą w ogóle, jak widać. W ogóle się to prawo nie interesowali, mimo że to prawo jest znana, bo ta sprawa się ciągnie 2 lata. Było w telewizji, była w prasie, była w radio, była wielokrotnie omawiana w Urzędzie Miasta. Sprawa jest... Tak, ja jeszcze do Państwa radny powiem. To jest 1000 mieszkańców, Panie Ministrze 3,5, ale te 3,5 Pani nic nie podpisało. Nic Pani nie podpisało. Proszę Panią, ja znam, proszę przyjść na wolne zgromadzenie, który spółdzielę. Ja znam, który spółdzielę bardzo dobrze. Wiem, jak to się odbywa i wiem, co to tak. Też wiemy, aby się podpisał. Proszę Państwa, nie wiem. Na 1000. Też wiemy. Ale nie przestałoby, może... Proszę Państwa, teraz merytorycznie. Ta ulica, którą tutaj chcą nam wcisnąć podobna, poprzez dzielnicę domków jednolitych nie rozwiąże żadnego problemu, tylko stworzy następne. W tej chwili proszę zwrócić uwagę, jak ktoś tam mieszka, to wie, tam nie ma żadnych tłoków, tam nie ma żadnych korków w tej dzielnicy, tam nie ma żadnych zastojów, nie ma problemu wyjechania w ulicę Kuńskiego ani w ulicę Zębożycką. Na tej ulicy Śniadeckiej. Tam jest kłopot, bo tam po dwóch stronach stoją, ale stoją samochody i jest czasami trudno przejechać. Z wyjechaniem nie ma żadnego problemu. Ani z tej ulicy, ani z następnej, ani z następnej. To samo nie ma problemu. Zdeja nie wspomnę tego. To jest takie stwarzanie problemu po to, żeby uzasadnić to jakiś dziwny upór Urzędu Miasta, że ta ulica musi być. Ta ulica nie może być, bo ona nic tutaj nowego nie wniesie. Ale mówię, że tam nie ma dojazdu, bo tam 3 osoby czy 3 domki gdzieś tam na końcu będą miały wtedy szybki dojazd gdzieś tam do miasta. Proszę Panią, a to Wy coś zyskacie kosztem tych 5 czy 1000 osób, które stracą Panu o gazociągu. Proszę Pana, to nie jest tak, że to jest bezpieczne. Póki leży, nikt tego nie czyta, to wie Pan, to nic się nie dzieje. A jak tam pójdą wykopy, a że powstała ulica, musi powstać kanalizacja deszczowa, a tam wiadomo, że to będzie, nie wiem, czy 3 metry w dół, czy 5, będzie naruszona struktura ziemi. Pan jako budowlaniec powinien to wiedzieć. Tak, prawda? Jeżeli ta struktura zostanie naruszona, właśnie w takich przypadkach były wybuchy, proszę Państwa. Proszę Państwa, nie chcę wybuchy gazociągu. Czym macie problem? Także to nie jest tak. Niech pan miasto zrobi. Proszę Państwa. Przepraszam.
jeszcze nie słyszę. Miasto nic nie zrobi, bo to nie jest własność miasta, ten gazociąg. To jest zupełnie miasto, to jest nic nie zrobi. Nic nie zrobi, proszę pani. Zapewne pani. Także tutaj, jeżeli chodzi o sprawy komunikacyjne, całkowicie nic nie wniesie. Poza tym, że po pierwsze pogorszy warunki życia paruset mieszkańców. Paruset, podkreślam, paruset mieszkańców. To jest kwestia drugie, o czym tutaj pan Michał mówił, że zmniejszy zapylenie, zwiększy zapylenie, zwiększy spaliny, zwiększy plus opon i zapaltów. Bo tam ruch pójdzie. Proszę Państwa, nie łudźcie się, że tam, że to będzie takie małe. Jeżeli się stworzy taką możliwość, żeby zamiast jechać na obwodnicę i przez puste rejony, przez Diamentową i jej przedłużenie, to będę jechać tędy właśnie. I będę jechać właśnie i tam się bardzo szybkim przewidzie, to się zrobił i tam. Prosimy, żeby wysłuchać tutaj. I to się zrobi bardzo szybko ulica Przelotowa. I to taka dobrze przelotowa, bo jeżeli jest możliwość, jeżeli jak pani zauważyła, ona ma być przedłużona jeszcze do zamku. A chodzi o to, od tego, że to będzie najdroższa ulica w Europie. Bo musi przejść przez jedne tory, przez pęk toru w tym, przez ulicę jedną, przez ulicę drugą i trzeba most budować jeszcze, wie pani? No to są, proszę pani, proszę pani. Jest nam potrzebny most o pół kilometra. Jeżeli chodzi o stan osiedla, to nie o tym wiem, ale nie wydaje mi się, bo tam też ten rozciąg pieszoński dalej leci. Między tym rozciągiem, a pierwszymi budynkami, nie wiem, tam jest 50 metrów może nie ma. Ja mam 10 metrów. Ogólnie jest pan przeciwko. Czy ja mogę, przepraszam, czy ja mogę odebrać panu głos? Czyli ja bym chciała inny głos. Ja mówię nie rzeczowo. Proszę? Nie bardzo rzeczowo. Państwo, dobrze było, żeby państwo mówili swoje wnioski, a nie dywagacje mi się wydaje. Pani, że pani będzie... Ale my chcemy słuchać pana, bo pan mówi konkretnymi... Będę możliwie krótko, bo tak się staram zatrzymać. Jeżeli tam ktoś się obraża między rociągiem, który jest praktycznie nietykalny, to jest pociąg zasilający gaz elektrociepłownię w Wrocławiu, zasilający ciepło cieszy czy miasto. On jest taka, jeżeli da się zmieścić między tym rociągiem a budynkami szkołą, tam jest szkoła, zwracam uwagę, jeżeli tam się da zmieścić ulicę, da się zmieścić jeszcze jakiś pas zieleni, który będzie chronił, błędnie, bo jeszcze parkingi, to jest utopia, tego się zrobić tam nie da, po prostu tam nie da. Będziecie mieli taką sytuację, że tą ulicą, która będzie ruchliwa, będą jeździć, będzie kupę samochodów, robią kurz, spaliny i dzieciom, które obok na boisku będą ćwiczyć. Wie pani, to robicie. I tego się doczekacie. Ale my mamy, ja mieszkam przy tym Bezdam, mamy blisko ulicy, ja jesteśmy pogodzeni z tematem. Wie pani, tak, pierwsza w domu. Ale to się nie zgadza. Ale co mają zrobić nie dyskutuj, te osoby? Proszę panią, nie dyskutuj. Jeżeli pani się pogodzi, to dobrze, ale dlaczego tym innym pogarszać? Pani nic nie pogarsza, ale tamtym ludziom się pogarszy. Tym, który tam jest w szkole, pierwszym budynkom tego. Dobre, i tym, ja zwracam się do rady. Wy będziecie tutaj z decydentami i wy musicie wybrać, czy jesteście za mieszkańcami, którzy odpowiednią ilość podpisów zebrali w prawie, czy jesteście za urzędem miasta, bo to pismo, bo tutaj ten wniosek, to pisał urzędnik miasta. Przecież to ja znam ten styl, tą formę, te sformułowania, to pisał urzędnik miasta i posunął wam, żebyście zaklepali im powiedzmy plany. Nie licząc się z opinią większości mieszkańców tamtego rejonu. Teraz państwa wyborem będzie to, czy jesteście za urzędnikami miejskimi, które mają jakieś idee, muszą to robić,
czy jesteście za mieszkańcami, którzy tam mieszkają, tam konkretnie mieszkają. Bo to podpisze się od tamtych mieszkańców, a nie z Rozgłowa, czy nie z Zebory. Dziękuję panu bardzo, przepraszam, ale proszę pana. Dziękuję za głos. Więc tak, wciążę na razie z gaz systemem, bo ja jestem jednym z członków Komitetu Społecznego Spokojna Dziesiąta. Pozwoliliśmy sobie napisać do właściciela gazociągu gaz systemu Starnowicz. Dostaliśmy odpowiedź. Czy droga może być przy gazociągu? Jak najbardziej może być. Tylko trzeba gazociąg wymienić na nowe, całkiem na nowe. Ewentualnie można zrobić zabezpieczenie leżącego gazociągu, ale koszt zabezpieczenia będzie przekraczał położenie nowego gazociągu. Więc mówię, to są koszty. Co prawda, jeżeli ktoś z własnej kieszeni nie płaci, to jego to nie obchodzi. Druga rzecz. Wchodzi tutaj, no, nagranego nie mam, ale sprawa deweloperska. Jest zezwolenie na budowę 5 domów szeregowych. Już jest to zezwolenie. Zaraz zawiedzono. Jest to też dziwny deweloper, bo Góran z Gór, Sternowa, spółka cywilna z kapitałem całych 5000 zł, zgoda na budowę jest wydana. Jedne tutaj osiedle za Biedronką, mało tego, dzwonimy, pytamy się do Tarnowa, jaki jest dojazd tam. No dojazd jest służebność przez Biedronkę. Służebność przez Biedronkę. Mało tego, te domy mają osiedle, bo to znaczy osiedle. Deweloper dostał zgodę na budowę 5 szeregowych domów, które mają się składać. Parter z garażem, piętro i poddasze. 190 metrów plus tam 300-400 metrów działki ma kosztować u dewelopera w stanie surowym 600 tysięcy złotych. 600 tysięcy złotych. To się składa z 4 działek od Świętokrzyskiego do Biedronki. 4 działeczki po mniej więcej 10-12 metrów. Ja przepraszam, ja mam tylko do pana pytanie. Proszę mi powiedzieć, czy pan, ja mówię do pana, czy pan o tym, co pan mówi, to jest w planie? Tak, jest w planie, bo tu chodzi, że droga ma być przez miasto sugerowana w większości ludzi, z którymi rozmawiam. Proszę dać mi wypowiedzieć. I teraz tak, z każdej jednej działki podwórznej 10 czy 12 metrów na długości 800 metrów nikt by nie mógł tego zrobić. Natomiast jeżeli ten deweloper, bo tam jest powiązanie, że domek, bo przez jedną działkę biegnie właśnie ten gazociąg, który ma 500 mm średnicy. Tam by nic z tych działek nie było. Ale jeżeli deweloper, każdy budynek ma 5 segmentów podzielone z działkami, więc tutaj jest aspekt dla nas, że tutaj ktoś ma w tym interes, żeby tą drogę koniecznie zrobić. Mało tego, na drugim końcu drogi przymakowej jest zgoda tak samo na podobne osiedle. I teraz, czy ta droga nie jest w jakiś sposób też przekabacana, żeby zrobić to dla deweloperów, to jest jedno. Druga rzecz, konieczność drogi i komunikacji, czy nie, zarząd, państwo nie powinni decydować na podstawie głosów większości, nie mówię jednych osób, większości mieszkańców, czy odwrotnie. Czy my mamy, państwo zarząd podjął decyzję takiego i takiego planu i my się mamy do tego dopasować. Są przeciwnicy zawsze, ale myśmy zebrali raz ponad 1300 podpisów, teraz w ciągu tygodnia i to jest wszystko skierowane u pana prezydenta. Następnie, więc tutaj ten aspekt deweloperski, bo tutaj dużo jest, powiem dalej. Jestem lekarzem, chyba większość ludzi wie. Pracuję w POZ-cie na Kluczkowskiego. Mam styczność z ludźmi, więc mogę powiedzieć, mogę zebrać to. 70-80% ludzi aż z nerwów kipi, jak słyszy, że mają zniszczone być te garaże. Tam nie ma gdzie zrobić drogi, parkingów i tak dalej. Bo tylko by było 300 garaży na takie małe, tam nie masz roweru postawić. 300 blaszanych garaży jest. I no tutaj jeszcze co dalej. Wybudowana była droga. Była wybudowana droga. Jak się to nazywało? Z tego. No ten asfalt jak to się nazywa? Z destruktu. Kto za to odpowiada? Jeszcze na początkowym odcinku Świętokrzyskiego ten destrukt się trzyma.
Natomiast tam, gdzie rzeczywiście, bo ja często korzystam pojechać, zatankować na benzynę, na Orlen czy coś. Droga była rzeczywiście i jest do tej pory bardzo wykorzystana, no tyle, że to jest łodziówka. Ale ten destrukt po 3 miesiącach zimy się rozwali. Ktoś, kto budował ten destrukt, musi dać jakąś minimalną gwarancję tego destruktu. Ja przepraszam Państwa bardzo, czy możemy krótko, merytorycznie na temat, żebyśmy nie musieli siedzieć do północy. Przepraszam, ja mogę panu chwilę przerwać? Ja odnośnie tej drogi, co pan mówi, o Świętokowskiego. Ja mam takie pytanie do pana, bo nie rozumiem jednej rzeczy. Został położony destrukt, tylko ja nie rozumiem, dlaczego destrukt leży na mojej działce. Tam jest 1,40 m. Półtora metra ma miasto. Tak. Proszę pani, już wyjaśniam. To destrukt, oczywiście nie ma mowy żadnej gwarancji, rękojmi i tak dalej. To jest po prostu doraźne ulepszenie drogi gruntowej. No. To, że zostało tak to położone mniej więcej, no tak zrobił wykonawca na zlecenie zarządu gminy. Proszę pana, jeżeli pani uważa, że to jest pani działka, proszę postawić słupki, zagrodzić. Więc chciałam państwa powiadomić, że będę grodzić działki i nie będzie przejazdu. Słupki, po prostu słupki w granicy postawić i tyle. To jest jedyne rozwiązanie, bo ta droga jest nieurządzona i ona jest niewytyczona. Miejskiej działki tam jest 1,50 m do 1,80 m i to wszystko. I tak został mniej więcej ten pokój. Tyle, że on został rozjeżdżony i tam jest 7-8 metrów. Ja byłam wtedy, kiedy przyjechał do Odessa. W działce tak został położony. Geodeta przyszedł wymierzać teren, niby dobrze, następnego dnia przyjechałam, a destruk leżał 2 metry prawie na mojej działce, a teraz mam rozjeżdżoną działkę na 6 metrów, bo tam wtedy jest autostrada, czego zrobiłam. Więc ja państwa proszę, sąsiadów, którzy mają tam pola, proszę grodzić, tak? I tego objazdu nie będzie, bo tam będzie 1,40 m. Jest to taki nieformalny skrót, nieformalny, który gdzieś tam został doraźnie po to, żeby zmniejszyć te uciążliwości związane z kurzem właśnie dla tej posesji. To było jako rozwiązanie doraźne, ale ja widzę, że z tym jest większy problem, jak został położony, niż jak nie było być może trzeba rozważyć rozwiązania radykalne, po prostu przegrodzić, zostawić 1,5 metra pasa miejskiego, zostawić jako ciąg pieszo-rowerowy dla ruchu pieszego rowerowego. I niestety, dopóki nie zostanie droga wyrysowana i wybudowana, po prostu nie będzie przejazdu. Być może to jest takie radykalne. Dziękuję bardzo. Może pan... Jeszcze dalej. Tutaj, gdzie jest gazociąg, to jest około na 1,5 km. Jak było to wywłaszczane, część ludzi się nie zgodziła. Nie wzięła tych pieniądze, były rzeczywiście śmieszne. Wtedy to jeszcze był okres późny komuny. Właściciel nie miał co do gadania. Z tych właścicieli zostało 5, może 8, co mają działki w tej chwili. Jeden ma większe wpływy, drugi ma mniejsze wpływy i teraz tak, tylko puszczenie drogi mogą odzyskać, bo tak ani nikomu nie sprzedadzą tej działki, ani nic sobie tam nie zrobią. A zostało z 5 takich i też tutaj jest nacisk na lotmy tego, bo jeden ma większe możliwości, drugi ma mniejsze możliwości, żeby ta droga poszła, bo oni już w naszej dzielnicy nie mieszkają, natomiast jeżeli droga pójdzie, to wiadomo, że dostaną, tylko to jest możliwe jedno odszkodowanie. Więc tutaj oprócz tego to wchodzi aspekt deweloperski, że połączenie, nie wiem komu zależy, może ktoś z Rady Miasta, no jakiś decydent, ja nie wiem, ale na pewno połączenie dla dewelopera. Wiadomo, że przez Biedronkę jechać tam kilkudziesięciu rodzinom, to jest fikcja, bo tam jest tylko służebne 6 metrów. Jakby była droga, to te mieszkania by zeszły szybciej w znacznie większej cenie. Poza tym, no nie wiem kto jest, bo mówię, też jest kilka... Przepraszam, możemy? Tak, już dziękuję bardzo, proszę pana. Andrzej Filipowicz, Lubelski Alarm Smogowy, Porozumienie Obrony Lublina. Od 40 lat jestem związany już teraz z waszą dzielnicą, bo mieszkam na Czechowie. Jako przewodniczący były Rady Dzielnicy Południowej, nawet w Górkach Czechowskich takich emocji nie mieliśmy. To mogę państwu powiedzieć, że jesteście bardzo emocjonalni, ale to co chciałem wam przekazać to nie zagrożenia w postaci planu miejscowego, który powinniście zaopiniować zgodnie z waszymi potrzebami. Prawa strona potrzebuje szerzej i chce
pełni świadomie, to sobie róbcie szerzej, ale jeżeli lewa nie chce szerzej, to nie próbujcie wzajemnie wymuszać na sobie ustępstw, dlatego że to prowadzi na bardzo złym kierunku. Plan miejscowy nie jest zagrożeniem. Jeżeli obserwujecie, co się dzieje w mieście, to już są trzy wnioski deweloperskie w trybie ustawy Lex Developer. Uczestniczyłem w dniu wczorajszym i przedwczorajszym w rozmowach i tam jest zagrożenie, gdzie deweloper, korzystając ze specustawy, chce wchodzić w każde miejsce zielone, nawet te dotychczas chronione. I jeżeli pozwolicie Państwo poszerzyć dotychczasowe drogi, nazwijmy to wewnętrzne, to wtedy zdejmiecie jakiekolwiek ograniczenia, bo tam jest między innymi ograniczenie w postaci drogi, która musi mieć minimum 6 metrów. I nie doszukując się jakichkolwiek związków, powiem Państwu, że jest bardzo źle, dlatego że miasto, sprzyjając deweloperom, to my wiemy z Górek Czechowskich i nie tylko, jest gotowe oddawać własną ziemię, czyli naszą ziemię, w ramach zamiany, tylko i wyłącznie po to, żeby deweloper, to jest taki przykład ostatni z ulicy Relaksowej, gdzie teren był chroniony, bo to są wąwozy i suche doliny, deweloper nie jest w stanie uruchomić wniosku deweloperskiego bez działki o szerokości niecałych 90 metrów. Miasto, idąc mu na rękę, chce dokonać zamiany, co otwiera mu drogę taką, jaką wy być może otworzycie, zgadzając się na pewne rzeczy, na które się zgodzić nie powinniście. Jako członek lubelskiego alarmu smogowego uczulam Państwa na to, żebyście nie pozwolili zrobić przez swoje tereny dróg dojazdowych, które miałyby komunikować inne części miasta, bo po tych 40 latach mogę powiedzieć, że nie jest tak źle z komunikacją tu na tym terenie, natomiast będzie źle, jeżeli pozwolicie te drogi poszerzyć, bo one posłużą tranzytowi i dopiero wtedy zobaczycie, co znaczy mieszkać w miejscu. Na Kruczkowskiego tego ludzie doświadczają, doświadczali moi rodzice, doświadczałem ja, dopóki tam jeszcze mieszkałem. Niesamowity kurz, a w gruncie rzeczy to są pyły zawieszone, które się przemieszczają z ciągów jezdnych, bo Lublin ma potężny problem nie tyle z tą emisją niską, czyli piecami przydomowymi, co z emisją wtórną, bo to wszystko osiada na jezdni, jedzie samochód, im jedzie szybciej, tym bardziej to wznosi w górę i to się przemieszcza w różne części dzielnicy, no bo przy silnym wietrze potrafi przejść nawet tych 15 czy 20 km w sam koniec miasta. Więc moja taka sugestia, bo chcę Państwu pomóc, podejdźcie, spróbujcie jeszcze uzyskać czas ze względu na to, że tego czasu nie mieliście na złożenie wniosków i uwag. Pozwólcie panu skończyć, proszę bardzo. Ale to nie powinny być decyzje pochopne i z perspektywy Górek Czechowskich Państwo wiecie, że nawet referendum było ogłaszane po to, żeby umożliwić zabudowę tych miejsc. Takie miejsca upatrzono sobie już w waszej dzielnicy. To są ostatnie tereny zielone jeszcze. Jeżeli spojrzycie na studium w tych zmianach, pierwsze wyłożenie i drugie wyłożenie, to w tym drugim wyłożeniu wchodzi się zdecydowanie głębiej w wasz obszar zielony jeszcze, po to, żeby móc spełnić czyjeś oczekiwania. A te oczekiwania można spełniać w całkiem innych częściach miasta. Także życzę Państwu dobrych decyzji, ale niepochopnych i nie skazujących sąsiadów na jeszcze gorszą sytuację, niżeli mają w tej chwili. Nie wyłączając jakiejkolwiek drogi, Smoluchowskiego jest nam znana z dyskusji publicznej i z planów, przecież ona miała posłużyć temu, żeby transportować do elektrociepłowni masy, biomasę do tego, żeby zasilać kotły. Dziękuję bardzo. Ja mam wrażenie, że urzędnicy miasta grają na mnie. Troszeczkę nas tu rozejrzał, bo są mieszkańcy z Kruczkowskiego, są mieszkańcy z domów rodzinnych, mieszkańcy z Kruczkowskiego mają troszeczkę inne perspektywy, troszeczkę inne potrzeby niż ci z domów jednorodzinnych, a miasto w tym tylu troszeczkę mieszka. To, co pan powiedział na początku. Jaka ma być droga? Również z komunikacją miejską. Więc droga z komunikacją miejską nie będzie typu Dolnikuskiego ani Świętokowskiego. Tylko troszeczkę podobna do Zębożyckiej. Tak?
Miasto stawia na ekologię, więc nie będzie mikrobus, tylko będzie duży, ciężki. Co? Trolejbus. Będzie duży, ciężki trolejbus, więc on nie przejedzie tą Dunii Kostego, ani Sierpińskiego, ani Reja też nie przejedzie. I to, co pan powiedział, miasto na nim rozgrywa. My prosimy o co? O to, żeby wybudować wszystkie ulice, dzielnicy 10, dzielnicy domów jednorodzinnych, te, które nie są ukończone. To jest jedna rzecz. Machową, Świętochowskiego, Sierpińskiego, wszystkie inne. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, prosiłbym się skupić na tej obwodnicy, która jest tam w perspektywie, czyli Żeglarską i Kunickiego. Będziemy mieli wtedy patrzenie na to, jak ruch się odbywa dywizjonu Diamentową Kunickiego, jeżeli będzie Abramowicka, jeżeli będzie potrzeba takiego łącznika między Smolkowskiego i Zębożycką, proszę bardzo, róbmy to, jeżeli na to będzie miejsce. Ale nie róbmy szerokiej arterii, a wie pan dlaczego? Bo mieszkam przy Biedronce. Miasto kiedyś zmieniło, nie pytając nikogo, nie konsultując z nikim, plan zagospodarowania, przestrzeni, zmianę tego gruntu, mieszkam ci się przy Biedronce. Wkładę się spać, proszę pana, na godzinie pierwszej, wstaję o czwartej. Bo tak bierze, proszę państwa, piry, bo takie jest zaopatrzenie, bo tak się robi załadunki różnego rodzaju, tak się stawia namioty. I to chcą, kto chcecie państwo mieć pod swoimi oknami? Nie. 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 Kunickiego czy Zębożycka. Taka będzie, proszę pana, droga. Jeżeli mieszkańcy Kruszkowskiego życzą sobie kawał drogę, żeby były parkingi, żeby były ścieżki rowerowe, jestem za. Jestem za. Ale jak pan patrzy na tą mapę, ten duży klin między ulicą Świętochowskiego a Kunickiego, gdzie leżą hektary, powtarzam, hektary odłowiec i nie ma tam żadnego dojazdu. I się na tym nikt nie skupi. Budujcie nam, kochani, drogi lokalne, osiedlowe, dojazdowe do budynku. Nie można ani budować drogi, bo miasto mówi, że nie ma pozwolenia, bo nie ma drogi dojazdowej. Kto ma to wybudować? My, właściciele gruntu, domków, mamy wziąć ciężar na siebie, budować kanalizację, wodę i ścieki, wszystko. To są grunty jakby miasta, tak? Bo ulica jest miasta, nie właścicieli domów, nie rodziców. Budujcie, tak jak pani powiedziała, budujcie Makowo, zróbcie przedłużenie południowe, zajmijcie się Świętochowskiego udrożenie, bo tam, gdzie domy są, ktoś jest bogatszy, no to się zrobi chomisko społeczne, bo buduje się 200 metrów. A dalej co? Proszę pana, ja tu mieszkam 35 lat, jak kiedyś synem bałem się przyszedłem z Zamrochowa. Żeby odcinek kilometrowy miał 4 rodzaje na wierzchu. Po to, żeby gdzieś tam przyjechać. Inwestycja nietrafiona według mnie. Czy ktokolwiek się orientuje, jaka powinna być szerokość drogi, a jaka jest szerokość drogi? Czy ktokolwiek właśnie patrzy na to, jaki jest ruch nawet na Zamenhofa? Proszę państwa, przy tym leżącym policjancie mieszkam. I proszę państwa, samochody, które tamtędy jadą, to tylko zastanawiam się, kiedy odpadnie miska olejowa od samochodu. I teraz, proszę państwa, wybudujcie jeszcze obok tej ulicy, pomiędzy Zamenhofa a Świętochowskiego, wybudujcie autostradę, nawet jeden pas ruchu w jedną stronę, jeden pas ruchu w drugą stronę, 6 metrów. Właściwie 7, 3,5 metra powinien
7 metrów dwa pasy, plus do tego ścieżka rowerowa, metr, plus do tego chodnik, czyli 10 metrów. Ciekawa jestem, w którym miejscu to się tam zmieści. Dziękuję bardzo. Ja chciałem coś powiedzieć, proszę Państwa. Ja jestem w tej dzielnicy, zamieszkałem 20 lat temu. Ja przepraszam. Ja chcę tylko taką małą informację dla wszystkich powiedzieć. Zamieszkałem przy ulicy Świętokrzyskiego w 1997 roku. Wyrabiałem dokumenty do budowy własnego domu. W Urzędzie Miasta przy ulicy Wieniawskiej na 7 piętrze pani kierownik któregoś wydziału, nie pamiętam też, czy pan sobie zdaje sprawę, że buduje się pan w pobliżu, nie, inaczej, czy pan przyjmuje do wiadomości, że buduje pan dom w pobliżu planowanej drogi dwupasmowej? Ja mówię, że nie. Niniejszym pana informuję, wyjęła kawałek takiego papierku, podpisałem, że jestem tego świadomy. Proszę Państwa, w tej chwili, gdybym był przeciwny temu, albo w tą, albo w tamtą stronę, to znaczy, że byłbym schizofrenikiem. Wiedziałem, co robię 20 lat temu. Wiedziałem o tym w 1997 roku. I co ja teraz mam zrobić? Krzyczeć na tych ludzi, którzy mi... Oni mnie uczciwie poinformowali. Miałem do wyboru nie budować się tu, pójść sobie kupić działkę gdzie indziej. Ale ponieważ kupiłem, więc co mam przerwać? Proszę Państwa, proszę o spokój. Przepraszam bardzo, proszę Panią. Proszę Panią, proszę. Pani czeka na udzielenie głosu już bardzo długo. Proszę o spokój. Jeśli mogę, ja Państwa trochę przybiję. Od 64 lat mojego życia mieszkam na ulicy Świętokrzyskiego w posesji, którą odziedziczyłam po przodkach, ja rdzennym mieszkańcom. To co, przepraszam za przejęzycie, to co w tej chwili my tam mamy, to jest po prostu piękne. Żeby nie przedłużać, ja mam pismo do przewodniczącego zarządu Rady Dzielnicy. Pozwólcie Państwo, ja to pismo odczytam, jest meritum problemu tu zamknięte. Sprawa trwa od roku. W ubiegłym roku również byliśmy i w Radzie Dzielnicy, byliśmy z siostrą i u prezydenta. Sprawa jest znana. Wielu z Państwa zresztą z tamtego miejsca korzysta. Zwracamy się z prośbą o pomoc w sprawie aktualnej sytuacji użytkowania drogi części ulicy Świętokrzyskiego od Daniłowskiego do Lema. Zarząd Dróg i Mostów w ubiegłym roku dokonał prowizorycznego utwardzenia tego odcinka drogi gruntowej, na nasz wniosek zresztą, tłuczniem na prośbę kierowców i dopuścił, ale proszę mi nie przeszkadzać, i dopuścił do ich użytkowania w sytuacji niespełnienia jakichkolwiek norm przewidzianych dla drogi miejskiej. Mało tego, dopuścił do ruchu dwukierunkowego na drodze o szerokości, proszę posłuchać, od 1,55 m do 1,85 cm. Dane z Zarządu Dróg i Mostów. Co fizycznie nie jest możliwe. Droga ta następnie przestała być obiektem zainteresowania zarządu. Nie jest monitorowany ruch, zniknęły oznakowania dozwolonego tonażu oraz dopuszczalnej prędkości i zasad. Tymczasem droga jest użytkowana jak niejedna ruchliwa, urządzona ulica miejska z bardzo dużym natężeniem ruchu, szczególnie w godzinach porannych i pomiędzy 14 a 17, czyli szczyt popołudniowy. Często do kilkunastu samochodów na minutę. Przejazd w miejscach wyboistych i wąskich odbywa się przy wymuszaniu pierwszeństwa. Przed zakrętem ulicy w obie strony tworzą się kolejki do wjazdu. Nikogo nie obchodzi, że brzegiem ulicy przebiega linia gazowa, proszę Państwa, a propos gazu, do ulicy Południowej. Bezpośrednio nad tą linią, można było powiedzieć po tej linii, są doły wybite przy udziale samochodów ciężarowych, które niemal ocierają się o ogrodzenie posesji w odległości 12 metrów od domu mieszkalnego. Mało tego, ruch odbywa się po działkach prywatnych, to są między innymi właścicielki,
rolnych bez jakiegokolwiek uzgodnienia z ich właścicielami. Droga w świetle prawa szeroka, jak podano wyżej, ma w niektórych miejscach do 8 metrów szerokości, inaczej autami się nie minęły, zwłaszcza dłużej. Właściciele działek, kosztem których odbywa się ruch, przygotowują się do roszczeń odszkodowawczy, bowiem ponoszą koszty uprawy działek. Droga ta jest utrapieniem pobliskich mieszkańców. Trwa cały czas hałas, ponownie ma miejsce nadzwyczajne pylenie kurzem. A propos tego kurzu, myśmy w zeszłym roku na ręce Rady Dzielnicy i do prezydenta miasta cały cykl fotograficzny złożyły, gdzie momentami nie widać, co się dzieje. W tej chwili, jako że maj był deszczowy, ale od paru dni nie pada, tam jest po prostu piekło. Tam się żyć nie da. O tym, żeby wyjść na teren swojej posesji, nie ma mowy. Nie ma czym oddychać. Zeszłoroczny, słabej jakości tłuczeń został zniszczony już jesienią. Prowizoryczne podsypywanie drogi potęguje tylko efekt zapylenia. W chwili obecnej trwają prace nad dozbrajaniem działek. Wzdłuż tej drogi powstają nowe domy. Będą wykopy pod wodociąg, aktualnie jest ciągnięta energia, przypuszczalnie będzie gaz. Nie rokuje do zmniejszenia zapylenia kurzem, zmniejszenia ruchu. Na jednej z nowych posesji z domem w budowie, tam właśnie pani, droga weszła głęboko w działkę zakupioną przez obecnych właścicieli. Mamy już dosyć traktowania nas jak ludzi niższego sortu. Prosimy o interwencję, tu za pana pośrednictwem, i prosimy i wnosimy o całkowite wstrzymanie ruchu kołowego do czasu dozbrojenia i urządzenia drogi, tak jak wnioskowaliśmy w roku ubiegłym. I tak jeszcze może na marginesie. Tu jest zawarte meritum, natomiast proszę państwa, różne się rzeczy dzieją wokół dzielnicy, wokół tego wszystkiego, co ma dotyczyć nas wszystkich. Bywa, że urzędnicy miejscy bywają również w tym newralgicznym punkcie. Nie zdarzyło się do tej pory, żeby ktokolwiek się z osób decyzyjnych pofatygował, zapytał, przyjrzał się temu problemowi. Jedna osoba, którą stać było na empatię, która przyszła i która w ubiegłym roku na tyle nie poszła, pomogła. Pytam, gdzie jest reszta. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A propos, tu jest dokumentacja. Ja troszkę to jestem takim paparazzą w tej chwili. Zmusza mnie do tego sytuacja. Jeśli państwo chcecie się zapoznać, tu monitorowałam natężenie ruchu w godzinach szczytu 12 metrów od mojego domu. Robiłam to z okna pokoju. Złożę te zdjęcia do Rady Dzielnicy. Dziękuję bardzo. Tu są to proszę osób, które tam mieszkają. Proszę pana, dziękuję. Powiem tak państwu. Mamy 2 godziny. Lekko ponad 2 godziny i proszę się nie obrażać, też niektórzy, ale jestem zażenowany poziomem ogólnej tej dyskusji. Po części też trochę pana, że tak powiem, postawy. Druga sprawa jest taka, że zamiast skupiać się na pobożnych życzeniach, które tak de facto tutaj padają w większości, ja nie wiem, czy państwo mają w ogóle świadomość, że to, co tutaj dzisiaj pada, tak, to co wszyscy powiedzieli, to są pobożne życzenia. Zgadza się panie przewodniczący? To nie są pobożne życzenia. Bardzo proszę, subiektywnie, według pana, jaka jest szansa, tutaj zebranie podzieliło się tak jakby na 2 obozy, tak delikatnie. Jaka jest szansa, że w ogóle którakolwiek z tych opcji dojdzie do realizacji w ciągu najbliższych 10 lat? Znaczy, których opcji? Albo to będzie, albo drugi nie będzie, tak? Albo będzie, powiedzmy, Smulkowskiego wejdzie w tą 10 tam dalej w te domki, albo dojdzie do chociażby do Zębożycy. Jaka jest szansa przed najbliższym? Tego oczywiście nie jestem panu w stanie powiedzieć. Powiem panu więcej. Bo 10%. Być może w ciągu 10 zamiast lat. Ja panu się nie opowiem na zamiast skupić się, bo padło tu kilka merytorycznych naprawdę uwag, na tym, żeby faktycznie domknąć ten pierścień, bo historia pokazuje, że kierowcy są leniwi. I pójdą na ten zewnętrzny pierścień do obwodnicy i wtedy zobaczą, co się stanie. To my naprawdę chcemy jakieś, nie wiem, tworzyć dziwne drogi. Ktoś chce otworzyć jakąś jedną drogę, ktoś drugą, trzeci chce wprowadzić ruch, czwarty nie ma gdzie postawić roweru i w ogóle te zdania są totalnie bez sensu. A faktem jest taki, że jeżeli przyjdzie deweloper, to co pan powiedział,
to i tak zrobi co zechce, bo ja ich obsługuję na co dzień, mam z nim do czynienia na co dzień. Wierzcie mi Państwo, te wszystkie zdania będziemy mogli sobie wsadzić w buty, jak przyjdzie TBV, Kaznowski, Magdo albo ktokolwiek inny. I zgodzę się z tym, że jeżeli posłużymy te drogi, to co Pan powiedział, to mniejszy albo większy się pojawi, czy Pan będzie tego chciał, albo czy, będzie, czy nie będziemy tego chcieli. To są ludzie, którzy mają tak ogromne wpływy, że nasze wpływy są przynajmniej takie. Pewnie, że tak. Pieniądze. To ja proponuję zakończyć na proszę Państwa. Ja jestem mieszkańcem Świętokrzyskiego, ale od chyba ponad 10 lat interesuję się też transportem. I to, co jest dla mnie ważne, to transport, także komunikacja. Jeżeli ja myślę o ewentualnym przedłużeniu Smolu Procyckiego, to myślę o tym, że jest to ulica równoległa, która ewentualnie może, która będzie dublować na przykład ulicę Komińskiego czy Herberta. I w nauce o transporcie są prawa, które mówią o tym, że tworzenie połączeń, które są równoległe i dublują inne ciągi, tworzy po prostu dodatkowe korki. Nie przenosi ich jeden do jednego. To te korki nie znikają w jednym miejscu i nie przenoszą się na inną ulicę, tylko pojawiają się w obu tych miejscach naraz. Dlatego ewentualne otworzenie ulicy Smolkowskiego może spowodować, że na Kuńskiego będą korki, na Herberta będzie duży ruch i na Smolkowskiego będzie też duży ruch. Bardzo dobrze. Proszę jeszcze chwilę. I to, co często pojawia się w naszych tutaj uwagach i rozmowach, to jest uciążliwość ruchu samochodowego. Budowanie nowej ulicy nie zmniejszy uciążliwości ruchu samochodowego, tylko powie, drodzy kierowcy, macie jeszcze nową ulicę, zapraszamy na tej jeszcze nową ulicę. Jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa przy przedszkolu czy szkole, to jest zupełnie osobny temat jak budowanie dróg. Bo to można zrobić już teraz i są na to publikacje, możliwości, możemy to zrobić już i to, czy jakaś droga zostanie czy nie, to jest naprawdę osobny temat, ponieważ zapewnienie bezpieczeństwa to jest reorganizacja tego, co już jest i chodzi też o to, żeby przy bliskości tych budynków szkoły, przedszkola, po prostu nie jeździmy samochodem. Dlatego nie potrzebujemy budowy nowej ulicy. Państwo wszyscy tak też wiedzą, czy zdają sobie sprawę w tym momencie o planach, tak? Że ta droga była w planach, że powstał gazociąg. Proszę Państwa, uporczywych upałów, trąb powietrznych i batownych burz nie było w latach 70., 80., 90. Teraz co? Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu nie było wtedy, bo tych zmian klimatu nie było i nie odczuwaliśmy nawet w Lublinie. Tworzenie nowych ulic to jest potęgowanie wpływu upałów. To jest tak, jak było mówione o tym, że asfalt nie przyjmie tej wody, która spadnie z gwałtowną burzą. Więc powinniśmy myśleć o tym, jak zmniejszyć ruch połowy i żebyśmy mogli się cały czas oczywiście komunikować w dzielnicy. Prawdą jest to, że potrzebujemy dostać się do centrum usług, takich jak mamy na Herberta, ale to jest też wniosek do tego, żebyśmy tworzyli, czy wnioskowali o tworzenie tych centrów po prostu w innych częściach dzielnicy. Bo nie musimy wszyscy jechać do, na Kruszowskiego, na Herberta. Miejmy nadzieję, że też wnioskiem Rady Dzielnicy te centra mogłyby powstać w innych częściach dzielnicy, tak jak mamy tworzące się centrum, powiedzmy przy Sokrowce na Bramowickiej. Tak? Tam też jest trochę sklepów i chodzi o to, żeby te centra powstawały wokół dzielnicy. Kiedy dzielnica 10 była planowana, tych centrów były co najmniej dwa. Tak? Tam, gdzie jest teraz gimnazjum, czy podstawówka numer 1 i tutaj przy sygnale. Tak? To jest co najmniej drugie centrum. W tym momencie de facto na 10 mamy jedno centrum Herberta. Tak? Więc wnioskujmy też o to, żeby usługi były lokowane w różnych częściach dzielnicy. Bo na Facebooku na przykład często pojawia się jakaś osoba, która chce uruchomić jakiś sklep czy restaurację i nie ma takich miejsc. Dobrze. Ja bardzo serdecznie dziękuję Państwu za wypowiedzenie własnych opinii. Proponuję zakończyć dyskusję. Jeszcze dwie panie i... Tak, bardzo przepraszam, bo ja bardzo naprawdę krótko. Ja chciałam się tylko odnieść, bo to tak chciałam od razu po pani. Bo pani sobie jakby rości prawo do wypowiadania się w imieniu mieszkańców osiedla Kruszkowskiego. No więc dobrze, ale to było coś takiego w imieniu mieszkańców. Ja jestem osobą, która mieszka w bloku Młodzieżowa 6.
przeszłam cały blok i ludzie są tam przerażeni, że za naszym blokiem powstanie droga typu Zemorzycka. I wszyscy po prostu, czują się bezsilni, to mówią co robić. Nikt nie chce tych drogi. Ja mieszkam w Ojawie. Nie wiem, o jakie drogi. Ale to pani może mieć tą drogę. Więc natomiast jeśli chodzi o tego państwa polskiego, to jest bardzo na tym, żeby działa polskie, ponieważ tak, no wskazuje się na tym, jak nie jest źle, to niech to musi mu też tak będzie źle. Dlaczego przekaz pani takiej swojej sytuacji? Czy naprawdę musi być tak po polsku? Tak jak dziękuję bardzo. Są te różne formy, ale cały czas samorząd podejmujcie decyzję odnośnie, bo to wy będziecie podejmować decyzję, a to wy będziecie głosować. My jesteśmy tylko gości. To chciałam zwrócić uwagę, że tak naprawdę nie ma grupy reprezentatywnych. Wnioski na temat budowy tej ulicy z urzędu miasta wiem, że wpłynęło około 6 000. 1500 podpisów, które stowarzyszenie zebrało, to jest na tle wielkości dzielnicy i liczby mieszkańców po 6000. To nie jest... 1500 to wziąć dzieci i staruszków, to jest 6000 mieszkańców. To jest 1/4. To jest 1/4, a pani co ma nic? Poza tym, że głupoty pani nie ma. Ale kto ma więcej kultury? Czy? A jest pan wierzyciel? Proszę pana, proszę. Dziękuję państwu bardzo za wyrażenie własnej opinii. Proszę państwa, my nie mamy wiele do powiedzenia, bo zastanówmy się, kogo następnej kadencji wybieramy na to miasto. Proszę państwa. Proszę państwa, ja proponowałem, żeby jeszcze na głosowanie zostać, bo widać, jak to głosowało. Ja jako wnioskodawca, reprezentujący wnioskodawcę, czyli zarząd dzielnicy, czyli tego, kto przygotował projekt wniosku, pozwolę sobie podsumować i jakoś ogólnie, bo nie jestem w stanie się odnieść do konkretnie przedstawionych zarzutów, uwag, wniosków, za, przeciw. Trudno było się odnieść. Proszę państwa. Rada Dzielnicy jest organem reprezentującym całość dzielnicy, wszystkich mieszkańców dzielnicy. Temu służy podział na obwody głosowania, w których proporcjonalnie wybiera się ze wszystkich obszarów dzielnicy reprezentantów, żeby reprezentowali mieszkańców. Państwo reprezentują pewien problem punktowy, przebieg na część ulicy na pewnym odcinku. To jest poważny problem. Państwo są przeciw. Państwo czują pewne zagrożenie w związku z powstającą drogą, ale my jako Rada Dzielnicy musimy oglądać dzielnicę całościowo. Musimy patrzeć też na niedogodności mieszkańców Zemborzyckiej, Kunickiego, Abramowickiego, Śniadeckiego, Trawnika, tych wszystkich uliczek, po których odbywa się siłą rzeczy ruch do ulicy Zemborzyckiej. Musimy rozważać problemy ulicy Herberta Młodzieżowej i tych wszystkich w tym rejonie. Musimy rozważać problemy ulicy Kunickiego, gdzie ludzie mieszkają dosłownie. Mury obiektów budynków znajdują się 5, 10, 12, 15 metrów. 15 metrów to już jest luksus. Znajdują się od krawędzi jezdni. 5 metrów. Ci wszyscy ludzie mają swoje problemy. Część z tych problemów, oczywiście nie wszystkie, może rozwiązać to proponowane rozwiązanie. Oczywiście nie rozwiąże wszystkich problemów, ale w jakiś sposób zmniejszy natężenie ruchu na tych ulicach, o których mówiłem, a to są tacy miastami mieszkańców. Nie jest pan głupoty, nie słucha pan ludzi, teraz pan nie słucha. Pan w ogóle nas nie słucha, zignorował pan nas. Obiecuję, powiadamiam jutro, Centralne Biuro Antykorupcyjne, powiadamiam Ministerstwo Infrastruktury i powiadamiam Ministerstwo Ochrony Środowiska. Proszę państwa! Chodźmy, idziemy, nie ma co słuchać. Dobra. Będzie podatkowane w imieniu Komitetu Społecznego. Proszę bardzo. To jest przekręt. Czekamy na siebie.
Przepraszam bardzo, zamknięta jest dyskusja. Udzielam głosu panu Brzózce, który ma wniosek. Ja rozumiem, co pani mówi. Proszę do koło. Trzy głosy czy cztery? Ale ja czasu i po czasu. Część mieszkańców z tej dzielnicy, którzy chcą, żeby ta droga powstała na ich terenie, czy będzie przy rękę, czy na ten których mieszkają, żeby ta droga powstała. Całe posiedzenie jest protokołowane. Dziękuję. A część mieszkańców, którzy nie chcą tej szerokiej drogi, chcą, żeby utrzymać drogi te istniejące i pobudować drogi lokalne, a skoro za to połowa. Proszę pana, to jest... Nie tak jest. Przepraszam, ale to miała być koniec. Głosuje rada, dlatego proszę pan Brzózka. Ja zgłaszam wniosek, żeby było imiennie, kto jak głosował. No ale to jest jawne, ale to się... Dobrze, ale żeby było to zapisane, kto był za, kto przeciw. Nie zgadzam się, znaczy ja mam imiennie wymieniane. Nie trzeba się wstydzić. Jeżeli cię wstydzić, ja chyba cię z nim. Ale przecież się wstydził, tak się głosuje. Nie, absolutnie. A co to ja jestem? To jest proszę Państwa, proszę Państwa, głosowanie będzie jawne i imienne. Tak jest. Pomyślmy ręce na nowe pytanie, że jest to zbędne. Każdy widzi, kto jest głosował. Głosujemy wniosek. Głosujemy wniosek. Jeszcze raz. Kto z Państwa Rady Dzielnicy jest za wnioskiem pana Brzuski? O głosowanie imienne wpisane do protokołu. Kto z Państwa jest za? Tylko trzy osoby mają. Nie. A dlaczego pani wymieniła pana Brzuskę z nazwiska? Bo pan jest radny. Inni nie mogą być z nami. Bo pan jest radny. Kto jest przeciw? Kto z Państwa jest przeciw? Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, Mickiewicz, tak? Dziewięć. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wniosek nie został w większości. Przechodzimy do głosowania za uchwałą. Kto z Państwa z Rady Dzielnicy jest za uchwałą w sprawie zatwierdzenia wniosków Rady Dzielnicy 10 w Lublinie do projektu miejscowego planu zagospodarowania dla obszarów położonych na terenie dzielnicy 10. Kto z Państwa jest za? Przepraszam pana przewodniczącego. Pytanie. Proszę. Czy możemy po tej dyskusji, po przedstawieniu różnych... Ale to może nie w tym momencie. Ale nie, to nie. Jesteśmy za, jesteśmy przeciw, albo jesteśmy za tym projektem. Nie możemy. Za, przeciw, wstrzymał się, koniec. Za i przeciw. Kto z Państwa? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosków Rady Dzielnicy 10 w Lublinie do projektu miejscowego planu zagospodarowania dla obszarów położonych na terenie dzielnicy 10? Kto z Państwa jest za? Wysoko ręce, proszę Państwa. Hańba! 11, tak? Hańba! Proszę Państwa, do góry ręce, to muszę wiedzieć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11. Kto z Państwa jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Kto z Państwa się wstrzymał od głosu? Śmierć. Nie, chodź do mnie, żeby nie było. Ja tylko zapytam, po co była godzinna dyskusja? Skoro Państwo mogli od razu już głosować, nie biorąc pod uwagę naszych spotkań. Zmarnowaliśmy 10 lat na spotkanie z Państwem.
mieszkańców.